Witam Państwa serdecznie. O ukrytych zagrożeniach duchowych, o zagrożeniach ukrytych we współczesnej kulturze ostatnio coraz więcej możemy usłyszeć również w mediach związanych z Kościołem. O tych zagrożeniach duchowych, zwyczajnych, naturalnych wiemy właściwie wszystko, choćby to była wiedza czysto teoretyczna. Myślę tutaj o grzechach, pokusach. Wiemy, że każdy człowiek ma wystarczającą ilość łaski, by takiemu zagrożeniu duchowemu się nie dać. Oczywiście bardzo często upadamy, ale gdybyśmy byli w stanie łaski uświęcającej, gdybyśmy się modlili, gdybyśmy się starali, moglibyśmy tym zagrożeniom duchowym nie ulec. Natomiast ten typ zagrożeń duchowych, za którymi stroją różnorodne zaangażowania współczesnego człowieka, zaangażowania w praktyki, które przedstawiane są jako pożyteczne, dobre, dające same wspaniałe rezultaty, a na pewno neutralne duchowo. Tak przedstawiane, a są w swej istocie różnymi odmianami okultyzmu, magii, spirytyzmu, czy też różnorodnych praktyk New Age, bądź praktyk starych kultów. O tym bardzo często zapominamy. Nie mamy świadomości. Kto, idąc do bioenergoterapeuty, spodziewa się, że konsekwencją wizyty u niego, szczególnie jeśli w trakcie seansu mieliśmy jakieś doznania, typu ciepło, zimno, fale ciepła, mrówki przechodzące przez ciało, subiektywne odczucie uzdrowienia, czy wręcz zostaliśmy uzdrowieni. Kto przypuszcza, że konsekwencje tego będą duchowe i to negatywne konsekwencje, a bardzo często również depresje, problemy z nastrojem. Do bioenergoterapeuty idziemy po zdrowie. To, że jest to duchowość, o tym nie mówi się prawie wcale. Clive Harrison przyjmował w kościołach. 5 milionów ludzi przeszło przez inicjację okultystyczną poprzez seansę Clive'a Harrisa. Ktoś idzie do wróżki, potem dziwi się, w jego małżeństwie następują jakieś dramatyczne komplikacje. To są fakty wzięte z praktyki egzorcystycznej, z praktyki kapłanów modlących się modlitwą o uwolnienie. Dziecko zaczyna słuchać jakiejś dziwnej muzyki, zaczyna się izolować od rodziny, zaczynamy tracić z nim relacje. Dziecko gra w jakieś gry komputerowe, w gry RPG, pochłaniają go wirtualne relacje. Wchodzi tam w relacje z osobami, które otwierają go na rzeczywistość duchową, na demoniczną rzeczywistość duchową. Napady agresji, nieadekwatne do bodźca, wahania nastrojów. Są ludzie, którzy wchodzą w którąś z dziedzin zagrożeń duchowych, a potem w ich życiu pojawia się statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Zaczynają mieć totalnego pecha. Jakaś dziewczyna słyszała w domu, nic ciebie nie wyrośnie, ty to sobie chłopa nie znajdziesz. Jako 35-latka przychodzi po pomoc, ponieważ żadna z relacji w jej życiu nie trwała dłużej niż 2 tygodnie, jeśli był to porządny mężczyzna, a te, które trwały dłużej, były dramatyczne i toksyczne. Takie są konsekwencje przekleństwa. Ktoś nosi na sobie amulety, ozdabia mieszkanie maskami kultycznymi z Afryki czy innymi przedmiotami. Ktoś stawia sobie horoskopy, czyta gazety z horoskopami, trzyma na biurku drzewko szczęścia czy przywieziony z Egiptu papirus czy skarbeusze. Te wszystkie zagrożenia duchowe mają swoje konsekwencje. Jednak najważniejszą ich cechą jest to, że wchodzimy w nie nieświadomie. Żeby zostać opętanym, trzeba świadomie zawrzeć pakt ze złym duchem. Otwieranie się na tę rzeczywistość demoniczną może jednak następować w wyniku decyzji niekoniecznie rozsądnych i niekoniecznie będących w zgodzie z 10 przykazaniami i niekoniecznie w zgodzie
z tym, co w stanie łaski podpowiada nam nasze wnętrze. Jak szukać pomocy we wszystkich kuriach diecezjalnych? Możemy pytać o egzorcystów. Możemy szukać kapłanów z ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim. I tam mówić o swoich problemach, o tym, że gdzieś w życiu dotknęliśmy którejś z tych praktyk, a konsekwencje są właśnie takie, jak mówiłem, depresje, nie dające się leczyć farmakologicznie, problemy z modlitwą, problemy w relacjach, wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, tak zwany pech, osłabienie życia duchowego, wręcz jego zamarcie, wyjście z kościoła. Tych konsekwencji są dziesiątki. Ale puenta jest optymistyczna, bo nie ma takiej mocy, która nie uległaby przed Jezusem Chrystusem i dlatego trzeba szukać kapłanów, bo z tych zagrożeń duchowych, zwykłych, naturalnych, jesteśmy w stanie oswobodzić się swoją modlitwą, tylko i wyłącznie. Natomiast gdy dotknęliśmy bioenergoterapii, sztuk walki wschodnich, jakiejś muzyki z ciemnym przesłaniem satanicznym, mieliśmy nieszczęście trafić do wróżek, czy brać udział w kursach szybkiego czytania, super nauczania, jakiegoś kontroli umysłu, metod doskonalenia umysłu. Wtedy nasza modlitwa nie wystarcza. Wtedy musimy prosić o pomoc Kościół, ale w tym Kościele Jezus Chrystus złożył wszystkie narzędzia i wystarczy, byśmy na modlitwie o uwolnienie wyrzekli się tych wszystkich relacji z złym duchem, na które otworzyliśmy się nieświadomie poprzez jakieś praktyki, jakieś dziedziny zagrożeń duchowych, żeby uzyskać całkowitą wolność. Wyrzekamy się, a Jezus przychodzi ze swoją radością i szczęściem. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, módl się. Najmilsi, geneza zła. My, chrześcijanie, wierzymy w Boga, jedynego Boga, który jest stwórcą rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Czyli Bóg podzielił się życiem. W jaki sposób? Najpierw Bóg stwarza, Biblia ukazuje to mocą swojego słowa. Wypowiada słowo i kreuje świat. My mówimy, że tym słowem z objawienia wiemy, jest sam Chrystus, Boży Syn. Przez Niego wszystko się stało. To, co czytamy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było ono Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. W Nim było życie, a życie było światłością świata, a światłość w ciemności świeci, lecz ciemność Go nie ogarnęła. I to Słowo przyjęło granice ludzkiej natury i tym Słowem jest sam Boży Syn. Bóg mocą słowa stwarza najpierw świat duchowy, wypełnia go życiem, powołuje do istnienia ogromną liczbę duchów niebieskich. Jak ogromna liczba? Są na ten temat fragmenty w Biblii, które mówią, że Bóg jest nieskończony w swojej wielkości, w swojej mocy i do nieskończoności zbliża się liczba Jego sług. Te duchy niebieskie nazywamy aniołami. To są ci wysłannicy nieba, nasi towarzysze, którzy nas chronią. Ale znamy aż 9 chórów anielskich. Nasz sposób pojęciowania jest typowo ludzki, dlatego będziemy posługiwali się obrazem, bo nie da się powiedzieć o sprawach Bożych innym językiem. Chrystus też nauczał w przypowieściach, czyli mówił: Królestwo Niebieskie podobne do sieci zagarniającej ryby, do ziarna rzuconego w ziemię, do drzewa, które rośnie. To jest pewien obraz. Bo w chwili śmierci wszystko się wypełni, będzie inne.
ten sposób pojęciowania się udoskonali. Zmysły odrzucimy, kiedy ujrzymy wieczność, zobaczymy to w o wiele doskonalszej formie. A więc Bóg stworzył świat duchowy. Nie można, mówią teologowie, nie można zmusić do miłości, bo świat został stworzony jako wolny. I duchy niebieskie również zostały stworzone jako wolne. Nie można zmusić do miłości. Miłość musi być aktem serca. Te duchy niebieskie zostały stworzone jako rozumne. Mają samą świadomość istnienia, są duchami czystymi, duchami, które zamieszkują po naszemu, mówiąc, niebo, czyli tą ojczyznę, do której my zmierzamy wszyscy. Bóg nie zmusza nikogo do niczego. Te duchy też są wolne. Upodobnione do Boga otrzymały rozum. Są istotami rozumnymi i wolnymi. To jest ta druga władza duchowa. Wolność, wolna wola. O niej będziemy dużo mówili, bo ona jest bardzo ważna, gdy chodzi o człowieka i otwieranie się na zło. To właśnie otwieranie woli sprawia, że w człowieka może wejść szatan, czyli zawładnąć jego psychofizyczną strukturą. Te duchy niebieskie zostały poddane próbie miłości, jak mówi objawienie. Była to próba miłości. Do końca nie wiemy, na czym ona polegała. Na pewno pycha była początkiem grzechu. Tutaj teologowie, odczytując objawienie, oraz mistycy, którzy mieli wizję grzechu aniołów, mówią, że cała walka i cały bunt tych duchów niebieskich poszedł o człowieka, o stworzenie człowieka jako stworzenia na obraz i podobieństwo Boże. I że w tym momencie, kiedy Bóg objawił duchom niebieskim swój plan, część z nich odrzuciła ten plan. Po pierwsze, mówią teologowie, mieli uznać w Bogu Stwórcę i Pana. Tu nie było problemów. Nawet szatan w niektórych egzorcyzmach, kiedy mówi o swoim grzechu, to też mówi o tym. Po ludzku rozumując, mówi, mieliśmy dość czasu, żeby podjąć decyzję. W rozumieniu ludzkim, że Bóg jest Panem świata, nie było wątpliwości. Ale kiedy sytuacja poszła dalej, że Bóg zapragnął stworzyć człowieka na obraz i podobieństwo swoje, połączyć świat duchowy z materialnym i że ten człowiek zostanie kiedyś wywyższony ponad aniołów, że sam Bóg przyjmie naturę tego człowieka, tego stworzenia, w tym momencie ci aniołowie najwyższego kalibru, czyli tak po naszemu znowu mówiąc generalicja w wojsku, zbuntowała się przeciwko Panu Bogu, czyli nie zaakceptowali tego planu. Kiedy jeszcze ujrzeli w tej wizji, mówią teologowie, Chrystusa wiszącego na krzyżu, mówią mistycy, że to był ten bunt, nie będę służył takiemu Bogu. To non serviam pojawia się też w Biblii, nie będę służył. Pycha, tylko ja jestem godny tego, że Bóg przyjął granice mojej natury, żebym ja stał się Bogiem. I dlatego Lucyfer, Luxferos, świecący, ten pierwszy, ten najbliższy, bo niosący światło, ukazywany jest jako ten, który niesie coś niezwykłego, ogromną tajemnicę. Chrystus mówi, ja jestem światłością świata. Być może jego misją było przynieść to światło na ziemię. To jest ogromna tajemnica. W tym momencie odrzucili cały ten Boży plan. I co się okazało? Tutaj znowu objawienie częściowo nam o tym mówi, ale mistycy, teologowie mówią, że w tym momencie ten najmniejszy z aniołów, najprawdopodobniej najmniejszy z aniołów, bo szatan o nim mówi pogardliwie, Michałek, ten Michałek, na którego nikt z nas nie zwrócił uwagi, że on stanął w obronie Stwórcy. To zawołanie, któż jak nie Bóg może ustanawiać prawo? Kto jak nie Bóg jest godzien miłości? Komu jak nie Jemu należy się nasza służba i wdzięczność? Po ludzku, rozumując, nie miał żadnych szans. No bo szeregowy w wojsku, jak zbuntuje się przeciwko generalicji, wiemy jak to się kończy, prawda? W tym momencie, kiedy wypowiedział to słowo i stanął w obronie Stwórcy, mówią teologowie, mistycy, zaczerpnął z Trójcy Przenajświętszej dosłownie ogień, który wyszedł, ogromną moc, która go wyniosła ponad wszystkich aniołów. I mocą tego słowa strącił szatana i wszystkie zbuntowane z nim duchy na ziemię. Jest to opisane w tej wizji, gdy chodzi o apokalipsę świętego Jana Apostoła. Pojawia się wąż, starodawny smok, któremu na imię szatan. I on
występuje do walki z Michałem Archaniołem. To jest obraz tej walki. Kiedy on nie przemógł, został strącony na ziemię, 1/3 gwiazd niebieskich zagarnia jego ogon i pociąga ku ziemi. Jest to pewien obraz, pewien opis biblijny, który sugeruje nam, mówią bibliści, że być może aż 1/3 duchów niebieskich zbuntowała się przeciwko Panu Bogu. Pamiętam takie rozważania teologiczne na temat grzechu szatana i też jeden z autorów cytował słowa, które szatan sam wypowiadał w egzorcyzmach, kiedy zmuszony przez kapłanów mówił o swoim grzechu, ale też kiedy go pytano, ilu was jest, to szatan mówił, gdybyście mogli nas zobaczyć, to wokół was byłaby ciemność, czerń nieprzenikniona. Ani jeden promień słońca nie przedostałby się na ziemię. Tak ogromna liczba duchów niebieskich zbuntowana jest przeciwko Panu Bogu. I najmilsi, rzeczywiście w tym momencie, po tym buncie, to co też jest powiedziane, że pycha największego została złamana pokorą najmniejszego. Że najmniejszy staje w obronie Boga i Bóg złamie pychę największych aniołów pokorą najmniejszego. Często tak w historii Kościoła też było, że pycha królów łamana była pokorą maluczkich. Dosłownie. I najmilsi, idąc dalej za tym światłem objawienia, analizując ten grzech, od tego momentu zaczyna się historia zła. Nie jest ono stworzeniem w rozumieniu, że Bóg stworzył zło. Jest ono związane z darem wolności i z odrzuceniem Boga. Zło związane jest z tym ogromnym darem wolności i odrzuceniem Stwórcy. Odrzucenie Stwórcy jako tego, który jest źródłem wszystkiego, sprawia, że poza Nim jest pustka. I szatan, mówią teologowie, nie uznał swojego grzechu i za wszelką cenę chce udowodnić Stwórcy, że miał rację. Że człowiek nie był godny tej miłości, do której został powołany. Że człowiek nie był godny tak wielkiej łaski, jaką Bóg mu objawił. A szczególnie nie był godny Chrystusowego krzyża, że sam Bóg umiera za człowieka na krzyżu. Dlatego też każdy grzech człowieka daje sposobność demonom, którzy jak oskarżyciele krzyczą do Boga, zwracają się do Niego, to co mówi Biblia, oskarżyciel braci stoi i oskarża nas. Każdy grzech jest oskarżeniem, jest za tym, że szatan miał rację, a Bóg mówi nie. Miłosierdzie jest bez granic. Człowiek jest tak słabym stworzeniem, rzeczywiście, że Bóg okazuje mu miłosierdzie do końca, ale dopóki jest w drodze. Potem Bóg stwarza człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Umieszcza go w raju, zasadza mu ogród, wspaniały ogród. Mówi do człowieka, wszystko jest twoje, dziecko. Możesz korzystać z wszystkiego, co jest. Nie zbliżaj się tylko tam, w środku ogrodu jest drzewo poznania dobra i zła. Nie zbliżaj się, nie dotykaj, bo umrzesz. Jak ogromne zaufanie Bóg skierował w stronę człowieka i wszystko mu dał. Nawet możliwość wybrania tego, co jest złe. Wszystko jest twoje, wszystko. I ostrzega, jak najczulszy ojciec, najdelikatniejsza matka, nie dotykaj tam, bo umrzesz. I się okazuje, że człowiek pozostawia wszystko, idzie i wyciąga swoją rękę przeciwko sobie, bo wyciąga po owoc z drzewa poznania dobra i zła. Mówimy, jest to drzewo wiedzy, zapamiętajcie to słowo, drzewo wszelkiej wiedzy i dobra i zła. Czyli tragedia ludzkości wydarzyła się przy drzewie wiedzy, drzewie poznania w raju. Co się stało? Szatan uwił sobie gniazdo na tym drzewie wiedzy. Kiedy niewiasta podchodzi, on odzywa się do niej jako kusiciel, przyjmuje postać węża i zadaje to perfidne, złośliwe pytanie. Czy to prawda, że Bóg zakazał wam spożywać z owoców tych drzew w raju? Nie, mówi. Możemy. Bóg mówił tylko o tamtym jednym drzewie. Nie jedzcie, bo pomrzecie. O nie, mówi. Nie. On wie, że nie pomrzecie.
Ale wie też, że kiedy zerwiecie i zjecie owoc, będziecie jak Bóg, znali dobro i zło, czyli posiądziecie wszelką wiedzę. I wówczas niewiasta wyciąga rękę i spożywa ten owoc i niesie go mężczyźnie. To jest moment, kiedy trucizna tych owoców wchodzi w naturę świata. Wszystko zostaje całkowicie zaburzone. Ta trucizna, ten jad sprowadza przede wszystkim śmierć na człowieka i potem wszelkie konsekwencje, rozbudzone namiętności, a więc pycha żywota, pycha władzy, pycha posiadania, wszelkich namiętności rozbudzone. Wszystko zostało zdruzgotane. Człowiek był tak cudownym stworzeniem przed grzechem pierworodnym, że duch miał władzę nad ciałem. Po grzechu stało się odwrotnie. To ciało ma władzę nad duchem. Żeby ująć w karby ciało, musimy się ciężko napracować, ciężko upocić. Dosłownie. I to jest ten moment, kiedy Bóg pojawia się znowu w raju i rozmawia. Dlaczego? Gdzie jesteś, Adamie? Ukryłem się, bo jestem nagi. Do tego momentu żyją w symbiozie, w pełnej symbiozie z prawem Boga i pomiędzy sobą. Od chwili grzechu wchodzi zło, wkrada się we wszystkie przejawy życia. Świat zostaje wywrócony do góry nogami. Jak mówią teologowie, to są zgliszcza tego, co zostało. To są zgliszcza. To człowiek wprowadził szatana w materię, bo to człowiek ściągnął na siebie, na cały świat materialny, konsekwencje grzechu pierworodnego. Czyli czyn człowieka zaburzył dosłownie porządek natury, że jest tyle zła, że we wszelkich przejawach zło niestety się manifestuje. No i przychodzi śmierć. Śmierć przedziwna. Bóg rozmawia z Adamem. Ponieważ to uczyniłeś, mówi, będziesz umierał. Do szatana mówi, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a je. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Ta ogromna katastrofa, która się wydarzyła, ściągnęła na człowieka przede wszystkim śmierć, która okazuje się nie jest tragedią człowieka, tylko jest dla człowieka w tym wypadku błogosławieństwem. Śmierć przychodzi jako lekarstwo na to zaburzone prawo natury, w którym człowiek żyje. Rozbudzone namiętności, bo Bóg mówi tak, człowiek odejdzie z raju, żeby nie wyciągnąć ręki i nie zerwać owocu z drzewa życia, bo w przeciwnym razie żyłby tak jak my, wiecznie. Co by to znaczyło? Że z chorobą, z cierpieniem, z krzyżem, z rozbudzonymi namiętnościami człowiek wszedłby w wieczność, czyli stan człowieka upodobniony byłby do stanu demonów, którzy umierają, cierpią i nie mogą umrzeć. Czyli żyłby wiecznie w rozkładzie, cierpiąc ogromne i fizyczne, i duchowe cierpienia i ze świadomością, że to się nigdy nie skończy. Dlatego przychodzi śmierć jako lekarstwo, jako błogosławieństwo dla człowieka. To jest ten moment. Bóg zapowiada, pada głos surowy, wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale też zapowiada Bóg Odkupiciela, że przyjdzie potomstwo, które narodzi się z niewiasty, zetrze głowę szatanowi. Szatan odniósł zwycięstwo, wygrał tą walkę tam, w raju. Ale przyjdzie ktoś, kto to wszystko zmiażdży. Ta głowa szatana zostanie zmiażdżona. I nikt zapewne przez całe wieki nie przypuszczał, że Bóg w swoim miłosierdziu będzie tak wspaniały, że sam poniesie konsekwencje grzechu człowieka. Że tym, który przyjdzie, aby spłacić dług, będzie sam Boży Syn. I tutaj trzeba by, myślę, kilka słów powiedzieć, żeby zrozumieć, co się stało. Że Bóg ponosi konsekwencje grzechu człowieka. Jest taka historia przepiękna. Pamiętam, kiedy ją pierwszy raz czytałem, byłem bardzo mocno wzruszony. Historia opisana prawdopodobnie na fakcie autentycznym. W dawnych czasach w miasteczku ludzie wybrali sobie człowieka bardzo uczciwego i szlachetnego, aby rozsądzał różne sprawy, aby podejmował
za nich decyzję, aby on był takim sędzią. No i pełnił ten urząd przez wiele, wiele lat. Kiedy był już sędziwym człowiekiem, dojrzałym, mądrym, nigdy nie sprzeniewierzył się swojemu powołaniu. Zawsze starał się być sprawiedliwym i sprawiedliwie rozsądzał sprawy tych ludzi. Pewnego dnia przyprowadzono mu jakiegoś przestępcę. Kiedy zaczęto go przesłuchiwać, w czasie procesu okazało się, że ten człowiek to zaginiony syn tego sędziego. Został wykradziony przez złych ludzi, sprzedany w niewolę, potem uciekł, prowadził życie przestępcze. No i wtedy został złapany na gorącym uczynku i postawiony przez sąd. I wtedy ludzie mówili: człowieku, ty nie możesz sądzić swojego dziecka. Inni mówili: na pewno zostanie, żeby osądzić i uniewinnić tego bandytę. A on mówił: tyle lat wam służę. Pan Bóg postawił przede mną ogromne zadanie. Pozwólcie, że i stawię czoło temu trudnemu zadaniu, przed którym Bóg mnie postawił. Przesłuchano człowieka. Nie było wątpliwości. Popełnił przestępstwa, o które był oskarżany. Przyszedł czas ogłoszenia wyroku. Ten ojciec założył szaty sędziego i stanął, aby wydać wyrok. Wszyscy czekali, że coś wymyśli i go uniewinni. A on stanął i mówi do niego: człowieku, wiesz, o co cię oskarżają. Po przedstawieniu wszystkich zarzutów uznano ciebie winnym wszystkich zbrodni, które popełniłeś. Jesteś winny. Wielu ludzi z twojego powodu cierpi. Wielu być może będzie dźwigało krzyż aż do śmierci. Dlatego, aby chociaż po części zadośćuczynić krzywdom, które wyrządziłeś, zostajesz skierowany do pracy, na ciężkie roboty, aby to wszystko, co wypracujesz, służyło tym, których skrzywdziłeś. I nałożył na niego ogromną grzywnę, bardzo dużo pieniędzy i tym samym skazał go na śmierć, bo wszyscy wiedzieli, że choćby do śmierci pracował, nigdy tego nie wypracuje. I wtedy ludzie mówili: jak to? Ojciec taki okrutny? Człowieku, przecież obcego byś łagodniej osądził, a ty swojego syna, co on złego ci uczynił? A on nic nie mówiąc zdjął szaty sędziego i dopiero wtedy podszedł i objął swojego syna ramionami. Przytulił go do serca. Nic nie mówiąc trzymał tą głowę przy sercu. Tak jakby chciał mu powiedzieć: dziecko, posłuchaj, jak bije moje ojcowskie serce dla ciebie. Po chwili, kiedy wszyscy patrzyli, co się dzieje, włożył rękę w zanadrze i wyciągnął dosyć spory mieszek i położył na boku i mówił: to jest dorobek całego mojego życia. Wszystko, co miałem, spieniężyłem. To jest pełne złota. Choćby 3 razy dano szansę życia mojemu synowi, nigdy by tyle pieniędzy nie zapracował. Dlatego sprzedałem wszystko, co mam i chcę za niego zapłacić, bo to jest mój syn. I ludzie wtedy mówią: człowieku, za bandytę oddajesz wszystko, co masz. A mówi: to mój syn. Kiedy mówili: zastanów się, co robisz. Proszę was, przyjmijcie to, ale dajcie mu wolność, bo to jest moje dziecko. Kiedy jeszcze nie potrafili tego zrozumieć, wówczas zdjął krzyż ze ściany i mówi: a zobaczcie, co uczynił Bóg. Kiedy człowiek zgrzeszył, posłał najcenniejszy skarb swojego jednorodzonego syna i on ceną jego krwi zapłacił za człowieka. To jest cena krwi za grzech człowieka, wszystkich ludzi, każdego, i mój, i twój. Chrystus zapłacił jako Bóg ceną swojej krwi. To jest historia, która może troszeczkę pomoże nam zrozumieć, co się stało, jak Chrystus rzeczywiście zapłacił za nas tą ogromną cenę. Wysłużył nam zbawienie. Każdy z nas kosztuje tyle, ile kosztuje bezcenna
krew Chrystusa, czyli nie ma ceny na ludzkie życie. I nikt nie ma prawa ludzkim życiem szafować. Nikt nie ma prawa przegłosowywać ludzkiego życia w parlamencie i zgadzać się na dobijanie ojców i matek czy zabijanie dzieci pod sercami matek. Nie ma takiego prawa. Nie można przegłosować prawa Bożego, bo cena człowieka to jest cena krwi samego boskiego Syna. Ukochani, to jest początek. Od tego momentu w raju rozpoczyna się historia zła. Pierwszy grzech bratobójczy. Kain zabija Abla, wkrada się zło w świat. Szatan ma od tego momentu jakąś część władzy nad tym światem stworzonym. Chociaż trzymany jest cały czas na smyczy, to nie jest tak, że zło może robić, co chce. W Księdze Hioba czytamy, że szatan prowokuje Pana Boga, chce z Nim rozmawiać. Pan Bóg jakby wystawia szatana na próbę, mówiąc, co robisz? Przemierzam ziemię. Spotkałeś mojego przyjaciela Hioba, nie masz takiego sprawiedliwego jak on. A, mówi szatan, kto by cię nie miłował? Mówi. Żona, mnóstwo dzieci, piękne córki, wspaniali synowie. Tysiące trzód, stada. Kto by cię nie błogosławił? Zabierz mu to, a zobaczysz, czy będzie cię błogosławił. I wtedy Pan Bóg zezwala mu, dobrze, możesz mu to uczynić. Michał Archanioł często malowany jest w ikonach czy w posągach, stoi, depcze głowę szatana, trzyma go zdeptanego, tą węża czy też smoka i łańcuch ma założony na jego szyi. To jest pewien obraz, symbolika, że szatan jest trzymany na smyczy, na łańcuchu. Całe to piekło jest trzymane na smyczy. Jednak tak daleko, jak ten łańcuch sięga, jest doza wolności zła. I czasem Pan Bóg może popuścić tego łańcucha. Albo my możemy wejść na ten teren, gdzie ten łańcuch sięga. Czyli człowiek może dać przyzwolenie złu, żeby działało w jego życiu. Wejść na ten teren, gdzie ta smycz sięga. Nie wolno tam wchodzić. I rzeczywiście Pan Bóg mówi do Michała Archanioła, popuść mu tego łańcucha, tej smyczy. Możesz mu to zrobić, ale jego nie dotykaj. I szatan zabiera mu wszystko. Zabiera mu dzieci, zabiera mu bydło, trzody. Hiob modli się. Przeklina ten los, to, co go spotkało, ale Boga nie przeklina. Mówi, dobro przyjęliśmy z ręki Boga i zło musimy przyjąć. I znowu następna rozmowa. Pan Bóg prowokuje, mówi, jak tam, mówi do szatana, jak tam mój przyjaciel Hiob? Przeklina? A, mówi, nie przeklina, bo jego nie dotknąłeś. Jego dotknij, a zobaczysz. Tak jakby strata najbliższych. Córek, synów, nie była dotknięciem człowieka, ojca. No ale to jest to diabelskie, dotknij jego. I znowu Pan Bóg mówi, popuść mu tego łańcucha, ale życie mu zachowaj, czyli znowu granica, dotąd. Możesz go dotknąć, ale życie mu zachowaj. Wtedy pogrąża tego Hioba we wrzodach, w chorobach, w tym wszystkim, aż w końcu Hiob siedzi na kupie obornika, gnoju, jak pisze w Biblii. Drapie się z grzebłem. Przeklina nawet dzień, kiedy został poczęty. Ale Boga nie przeklina. Przyjaciele mówią, człowieku, co to za Bóg, który tak ciebie obdarzył takim cierpieniem? Dobro przyjęliśmy z ręki Boga i zło musimy przyjąć. I co się okazuje? Wtedy Bóg staje w obronie Hioba. To jest mój przyjaciel. Gani jego przyjaciół, jego żonę. Mówi, on jest wierny do końca. Przywraca mu to, co miał. Daje mu jeszcze więcej i wspanialszych rzeczy, niż miał przedtem. Jaki z tego wniosek? Że kto się najwięcej napracował nad świętością Hioba? Kto najwięcej się napracował? Diabeł. Dokładnie. Szatan. Czyli zło Bóg w swojej wszechmocy wykorzystuje dla dobra. I to jest ta wielka mądrość Pana Boga, że nawet ze zła może wyprowadzić dobro. To jest ta wielka tajemnica, ten wielki cud, byśmy powiedzieli, że ten upór demona, który niszczy tego człowieka, zostaje przemieniony i on go wywindowuje na wyżyny świętości.
Bóg zachowuje na dzień sądu wszystko. Aniołowie również zostali zachowani na dzień sądu. Przyjdzie czas rozliczenia. Nie niszczy Bóg tego, co stworzył, ale przyjdzie czas, kiedy każdy zda sprawę z tego, co uczynił. Kiedy stanie przed Bogiem, co dobrego uczyniłeś ze swoim życiem. I również aniołowie zbuntowani będą musieli stanąć i klęknąć przed Stwórcą. Zdać sprawę z tego, co otrzymali. Matka, ojciec, kapłan, nikt nas nie zwolni z odpowiedzialności. Przeżyłem kiedyś przedziwne doświadczenie, może niektórzy słyszeli. Każdy z ludzi miał swoje 5 minut, prawda, jak był młody. Ja też miałem takie swoje 10 minut. Po swojemu chciałem sobie życie układać. Nie zawsze było to zgodne z tym, co moi rodzice widzieli. Uprawiałem różne przedziwne, ekstremalne sporty. Skupię się na jednym epizodzie z mojego życia, poprzez który otrzymałem od Pana Boga ogromną łaskę. Na pewnym etapie zapragnąłem uprawiać taki przedziwny sport, któremu na imię spadochroniarstwo. Czyli wyskakujesz z samolotu, czy nad przepaścią, czy z mostu, lecisz w przepaść i otwierasz spadochron. To jest takie przyjemne, bo mnie fascynowało, co może czuć człowiek lecący w przepaść. Co może czuć ptak. No i wychowywany jestem nad lotniskiem, od dziecka na to patrzyłem, zawsze mnie to fascynowało. Kiedy skończyłem 18 lat, zacząłem uprawiać ten sport. Ryzykowaliśmy często, ale było to niezwykłe, wspaniałe uczucie. Do dzisiaj mam uprawnienia, w każdej chwili mogę do samolotu wejść i skakać. Nie skaczę na razie, nie mam czasu. Dlaczego o tym mówię? Bo Pan Bóg mnie w pewnym momencie bardzo dużo nauczył. Był taki moment, kiedy wyskoczyłem raz z samolotu, myśmy skakali na takich różnych typach spadochronów, jeszcze tych starszych. Wyskoczyłem, pamiętam jak dzisiaj, troszeczkę za długo leciałem, bez otwarcia, bo to trzeba na odpowiedniej wysokości otworzyć. Dosyć nisko było, no to pociągnąłem ten uchwyt i czekam, aż szarpnie do góry. A tu nic nie szarpnęło, tylko tak jakoś cały czas lecę z ogromną prędkością. Spojrzałem tylko do góry, a tam ciągnąłem tylko taki worek, który tak się telepał i tak z prędkością około 180 km na godzinę grzałem do ziemi, bo tak się leci, 50 metrów na sekundę. I pamiętam jak dzisiaj, wtedy nie ma dużo czasu, trzeba szybko odbezpieczyć zamki, zrzucić tą główną czaszę, bo ona kręci, jak jest poplątane, to wszystko kręci we wszystkie strony i wtedy otworzyć zapasowy spadochron. To był taki czas, kiedy to wszystko jeszcze było takie trochę starsze, bo to było tak ponad 20 lat temu. Chciałem otworzyć te zamki, szarpnąć, żeby zrzucić tą główną czaszę i złapałem za te taśmy, a to był właśnie taki stary spadochron, który nie miał tych zamków. Trzeba było nożem się odcinać. A to są pasy parciane, jak ktoś widział, to są pasy takie grube parciane. Tego nie idzie zerwać. A te noże, jakbyście widzieli, to są takie śmieszne. I wtedy pamiętam, jak sięgałem ten nóż, to zobaczyłem, na jakiej jestem wysokości. I w jednej chwili zrozumiałem, że mam do uderzenia o ziemię może 5 sekund, może 5,5. I w tym czasie trzeba było się odciąć i otworzyć zapasowy. A zapasowy spadochron się otwiera 2 sekundy. Czyli pozostały, żeby się uratować, niecałe 3 może. Także w jednej chwili zrozumiałem, że to już jest koniec. Nie dam rady. Koniec. W jednej chwili głęboka świadomość, że umieram. Jak ja sobie uświadomiłem, że umieram, że to już koniec, to tak jakbym znalazł się w ogromnej białej kuli, i w środku i ze wszystkich stron, ona się ruszyła we wszystkie strony, zobaczyłem całe swoje życie. Tak jakby zobaczyłem, w jednej chwili zobaczysz różne obrazy ze swojego życia. Zobaczyłem siebie jako maleńkie dziecko w łóżeczku i do tego momentu, gdzie wiszę na tym spadochronie. Pamiętam, zobaczysz ból i cierpienie ludzi, których skrzywdziłem, ludzi, którzy mnie skrzywdzili. Grzechy. Przed oczyma Twoimi staną obrazy, których nigdy sobie nie uświadamiałeś, że to wszystko w Tobie jest i pamiętasz. I wtedy pojawia się też ogromny ból. Ja pamiętam, że największy ból, który w sercu się pojawił, związany był z tym, że ja już nigdy nic dobrego nie będę mógł zrobić. Że już nigdy nic dobrego nie uczynię. To było koszmarne. To był taki ból, który by rozdarł serce dosłownie.
Oczywiście wyrzuty sumienia, to wszystko też, ale to, że kończy się coś, to było straszne. I w tym momencie usłyszałem dokładnie, co mam zrobić. Jak się uratować. Wiedziałem, co mam zrobić po kolei czynności. Wiedziałem, w którym miejscu mam chwycić, gdzie szarpnąć. Robiłem to automatycznie. Szarpnąłem, otworzyło się podarte, takie poharatane, ale wylądowałem, nic mi się nie stało. To wszystko działo się tak szybko, że nawet trudno sobie to wyobrazić. Spotkałem ludzi, którzy to przeżyli, którzy też byli w niebezpieczeństwie śmierci. Jeden pan, którego wyrzucono z pociągu w czasie wojny, Niemcy go wyrzucili pomiędzy wagony. To jemu to życie stanęło przed oczyma, kiedy spadał na tory, na wysokości metra. To tak szybko się dzieje, że to jest coś przerażającego. Dlaczego o tym mówię? Bo staniemy przed Bogiem i zdamy sprawę z tego zarządu, który otrzymaliśmy. Myślę, że od tego momentu już nigdy nikogo nie osądziłem i nie oceniłem. Nigdy nie wydałem wyroku na człowieka, bo widzę w nim całą tę tajemnicę. Ja sobie nie uświadamiałem, że wszystko, co przeżyłem, jest w moim sercu. Ale o tym zapomniałem. Nie mogę sobie teraz tego przypomnieć. A to nie była przecież śmierć. To był tylko moment, kiedy ja myślałem, że umieram. Kochani, każdy z nas stanie przed Bogiem. I każdy w oparciu o swoją świadomość, o wykształcenie, o wiarę, o to, co otrzymał, o odpowiedzialność, jaką na siebie wziął. Będziemy rozliczeni na pewno. My, chrześcijanie, ufamy, że przy Bożej pomocy wypełnimy swoje zobowiązania wynikające z powołania bycia matką, ojcem, dziadkiem, babcią, teściową, kapłanem, że wywiążemy się z tego powołania, bo wierzymy, że Chrystus rzeczywiście jest tym, który zwyciężył i dał nam też nadzieję. Człowiek otrzymał łaskę przebaczenia do końca, bo my nigdy nie znamy całej prawdy. Dopóki jesteśmy w ciele, mamy szansę, jesteśmy w drodze. Jednak w momencie, kiedy staniemy przed Bogiem, skończy się czas łaski. Okultyzm. Z języka łacińskiego słowo to oznacza coś niedostępnego, zakrytego, coś tajemnego. W rozumieniu chrześcijańskim widzimy w tym swoistą wiarę, że we wszechświecie istnieją różne siły, różne energie, różne potencjały, nad którymi człowiek rzekomo może zapanować, stosując odpowiednie praktyki, rytuały, wtajemniczenia, inicjacje. Czyli nie jest to zapanowanie w rozumieniu praw fizyki, tylko w rozumieniu jakby prawideł religii, jakiejś para religii. Jeżeli mamy do czynienia z inicjacjami, z ofiarniczym jakimś kultem, z wtajemniczeniami, z obrzędami, to sprawa dotyczy religijności, jakiejś para religii, obrzędów. Czy w ogóle jest to możliwe? Jest to możliwe, bo są siły, ale nie w rozumieniu, że są to energie. Tylko Kościół od początku naucza, że są zbuntowane duchy niebieskie, które często manifestują się jako jakieś siły, jakieś formy. O tym też będzie w dalszej części wykładu. Rzekomo te siły można wykorzystywać dla dobra albo dla zła. I tu sposób wykorzystywania tych sił będziemy nazywali magią. To wszystko oczywiście jest trochę uproszczeniem, ale ze względu na to, że my nie studiujemy tutaj demonologii, to nie jest wykład z zakresu demonologii, tylko z chrześcijańskiego punktu widzenia ukazujemy problem okultyzmu i praktyk okultystycznych. Sposób wykorzystywania nazywamy więc magią. I jest tutaj tak zwana magia biała i czarna. Magia biała, jak to nazywają okultyści, związana jest bardziej ze służeniem jakby człowiekowi, z pomocą człowiekowi. Będzie to wszelkie uzdrowicielstwo okultystyczne. Będą to wszelkie praktyki związane z przepowiadaniem, z wróżeniem, ze zdobywaniem wiedzy, która jest niedostępna, też ze spirytyzmem. Czyli ta biała, która ma służyć człowiekowi, i czarna magia, gdzie przy pomocy tych sił próbujemy niszczyć człowieka, aż do śmierci włącznie. Krótka taka definicja tego, o czym mówimy. Czy w ogóle są jakieś siły? Oczywiście są. Czy można nad nimi zapanować? Zapanować nie można. Ale można wejść w pewien kontakt ze światem duchowym i szatan skutecznie może posługiwać się nami, podtrzymując w nas swoiste przeświadczenie, że to my mamy władzę nad tą siłą. I dlatego jest najprostszą formą maleficjum, czyli rzucenia zła na człowieka,
Malus facere to jest z łacińskiego źle czynić. Czyli najprostszą formą takiego czynienia źle jest tak zwane przekleństwo, czyli złorzeczenie, przywołanie zła, żeby zniszczyło danego człowieka, żeby sprowadziło na niego nieszczęście. Tutaj muszę opowiedzieć teraz krótko, dlaczego to działa. Czy jest możliwe, żeby to zadziałało? Odwołać się trzeba do stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże otrzymał od Stwórcy niezwykłe dary, które upodabniają go do Stwórcy. I takie dwie władze duchowe, tak to nazywamy, które najbardziej upodabniają nas do Stwórcy, to są rozum i wolna wola. To, że jesteśmy istotami rozumnymi i wolnymi, jesteśmy panami swojego serca, jak mówi Sobór. Te dwie władze najbardziej upodabniają nas do Stwórcy. Te dwie władze są władzami duchowymi. A więc jeżeli mówimy o rozumie i woli, zawsze mówimy o tym, co w człowieku najgłębsze. To, co stanowi najgłębsze pokłady jego jestestwa. Rozum otrzymaliśmy po to, aby poznawać rzeczywistość. Rozumem mamy spotykać się też z Bogiem. Z rozumem związana jest władza poznawcza, też władza sądzenia według prawa, które człowiek w sercu nosi. Jest to prawo wpisane w sercu każdego człowieka bez wyjątku. Oczywiście to jest prawo sumienia. Nikt nie jest wolny od prawa sumienia. To sumienie może być tylko różnie ukształtowane. Inaczej ono będzie ukształtowane u człowieka katolika, praktykującego, u niewierzącego, u ateisty, u wyznawcy innej religii. Ale jakiś głos w sercu Bóg wpisał. Jest to prawo, które mówi: to czyń, a tego unikaj. To jest najtajniejszy ośrodek w głębokościach ludzkiego serca, gdzie człowiek wsłuchuje się w głos Boży i sam na sam z Bogiem przebywa. Teraz, jeżeli ja w mojej głowie, prawda, pójdę za jakąś myślą, pojawia się bardzo, bardzo zła myśl i ja idę za tą myślą, nieświadomie nawet, w pewnym momencie włącza się w moim umyśle tak zwana władza sądzenia, że rozum osądzi tę myśl i mi mówi: nie wolno, to jest złe. I w tym momencie włącza się druga władza duchowa, wola. Chcę tego albo nie chcę. Do tego momentu, kiedy mój rozum nie osądził tej myśli, była to myśl nieświadoma, nie ma grzechu. Ale kiedy rozum osądził tę myśl, w tym momencie ja podejmuję decyzję, czy chcę tego, czy nie chcę tego. Jeżeli rozum mi podpowiedział, to jest złe, i ja powiem mimo to, chcę tego, tu jest grzech. To jest moment, kiedy otworzyłem bramę duszy, bo wola, mówią mistycy, to brama duszy. Dopuściłem zło, zgodziłem się na nie, czyli otwarłem to moje chcenie. A jeżeli w tym momencie, jak rozum rozpozna coś jako złe, ja powiem: Panie Boże, nie chcę tego, to stoczyłem walkę i zwyciężyłem. Czyli wzrosłem w cnocie. Nie ma grzechu. Choćby nie wiem, co się działo, jeżeli ja tego nie chcę, nie ma grzechu. Choćby twoje ciało wykorzystywano nawet do grzechu, ty nie masz grzechu, jeżeli tego nie chcesz. Wola jest królową i ona decyduje, czy jest grzech, czy nie ma. I teraz ta wola sprawia, że jeżeli człowiek otwiera się na jakieś siły czy energie, których nie może zrozumieć, nie może ich poznać, nie są one związane ze światłem wiary, poznania w wierze, a jakaś siła nieokreślona, i teraz rozumem nie mogę poznać, a chcę, żeby coś we mnie weszło, albo żeby jakaś siła obok mnie się zamanifestowała, wówczas ja daję przyzwolenie, otwieram moją wolę, to moje chcenie, i rzeczywiście dana siła może się zamanifestować obok mnie.
To, co teraz mówiłem, było najważniejsze, bo to pozwoli wam rozeznać różne sytuacje życiowe. Ta wola, rozum. W przekleństwie, w złorzeczeniu, to ja przywołuję zło, czyli wołam szatana, najprościej mówiąc, żeby zaszkodził, żeby zniszczył tego drugiego człowieka w moim imieniu. To ja daję mu władzę. Grzech za to jest mój. Szatan nie może ingerować bezpośrednio w nasze życie, jeżeli my mu na to nie pozwolimy. Ale jeżeli my przywołujemy go i szukamy kontaktu ze złem, to on zamanifestuje się. Bo my chcemy tego kontaktu. I w różny sposób ten kontakt, teraz będę kontakty omawiał na przykładzie poszczególnych praktyk okultystycznych. W przekleństwie, pamiętajcie, nigdy nie wolno nikomu złorzeczyć. Szczególnie nigdy niech nie złorzeczą rodzice dzieciom. Bo jeżeli rodzice złorzeczą dzieciom, może dojść do bardzo poważnych dręczeń duchowych. Egzorcyści bardzo mocno podkreślają, że może dojść nawet do opętania. Jest to związane z władzą rodzicielską. Rodzice po Bogu są na pierwszym miejscu. Czci ojca i matkę, abyś długo i szczęśliwie żył na ziemi, którą ci daje Pan, twój Bóg. Jeżeli nie będziesz czcił ojca i matki, jak odwrócimy to przykazanie, nie będziesz długo żył na ziemi, którą ci daje Pan, twój Bóg. Jeżeli więc rodzice przekazują życie, przekazują wszystko. Bo z darem życia związane są wszystkie inne dary, które otrzymujemy. Gdyby człowiek nie żył, nie skorzystałby z żadnego innego daru. A więc Bóg tak naprawdę udzielił nam wszystkiego przez naszych rodziców. Dlatego oni mają ogromną władzę rodzicielską. Jest to władza wyciskania piętna na dziecku, tego duchowego piętna, wychowania. To jest ogromna odpowiedzialność za życie, które wyzwalam w Bogu, które On na moją prośbę, jakby ja moim aktem przekazania życia w małżeństwie, wyzwalam w Bogu miłość stwórczą i Bóg stwarza człowieka, powołując go do istnienia. Stwarza nieśmiertelną duszę. To, co mówiliśmy, tylko człowiek otrzymał od Boga dar przekazywania życia, czyli współdziałania z Bogiem w przekazywaniu, w powoływaniu do istnienia istot rozumnych. Tego daru nie mają nawet aniołowie w niebie. Tylko człowiek. Marny proch ziemi. Dlatego, kiedyby rodzice złorzeczyli, to często w życiu dzieci jest wielkie nieszczęście. Ja mam świadectwa rodzin, gdzie z pokolenia na pokolenie sobie złorzeczono, przeklinano. Kochani, to jest jeden wielki koszmar. Ile bólu, ile cierpienia, ile krzywdy w takiej rodzinie, ile nieszczęść, ile samobójstw, aż do gwałtów i różnych innych historii, to jedyny Pan Bóg wie. Koszmarne świadectwa osób, które na piśmie składały. Nigdy nie przeklinajcie. Błogosławieństwo ojca otwiera niebo. Przekleństwo matki wywraca fundamenty domów. Tak mówiła Biblia. Błogosław, nigdy nie złorzecz. Złorzeczenie powinno się odwołać w sakramencie pokuty. Tak jak wszystkie inne grzechy okultyzmu powinno się wyznać. O tym jeszcze. Kolejną formą wejścia w świat okultyzmu jest bardzo niewinne działanie w zakresie spirytyzmu, tak zwane wywoływanie duchów. Najprostsza forma, ogromna liczba ludzi bawi się w tak zwane wywoływanie duchów. Dzisiaj, jeżeli ja chcę, to co mówiłem, chcę jakiegoś kontaktu z jakąś siłą, której nie znam, ja myślę, że przywołuję kogoś ze zmarłych, i chcę, żeby ta osoba obok mnie się zamanifestowała, czyli znowu to ja szukam kontaktu, to się zamanifestuje. Ale nie będzie to ta osoba, którą przywołujesz. Bądź spokojny. Nie ma możliwości zmuszenia Pana Boga, żeby przysłał ci kogoś ze zmarłych na twój kaprys, bo ty tak chcesz.
pragnienie wiedzy, to co mówiliśmy, wszystkie grzechy okultyzmu w znacznej części związane są z pragnieniem wiedzy, która dla człowieka jest niedostępna, jest niebezpieczna. Tragedia ludzkości wydarzyła się przy drzewie poznania dobra i zła, drzewie wszelkiej wiedzy. I szatan nigdy z tego drzewa wiedzy nie zszedł, żeby o tym nie zapominać. Nigdy nie zszedł. Największe rozłamy w Kościele, najwięcej ludzkich tragedii, szczególnie w XX wieku, kiedy ludzkość osiągnęła stopień rozwoju na niespotykaną skalę. Zarazem ten wiek pochłonął największą liczbę istnień ludzkich. Kiedy głupota w człowieku przykryta jest wiedzą albo stopniem naukowym, człowiek taki jest niebezpieczny dla świata. Mądrość to dar Ducha Świętego. Mądrość to dar Ducha Świętego. Wiedza może być elementem wyuczenia, wykształcenia. Idealnie jest, kiedy mądrość idzie w parze z wiedzą. Wtedy rzeczywiście tych ludzi wspominamy. Oni są nam stawiani jako wzór. Spirytyzm. Są różne odmiany spirytyzmu. Wywoływanie duchów. Od najprostszych. Prawdopodobnie nikt wam nigdy nie mówił, że duchy można wywoływać przy pomocy wahadełka i różdżki. Tego wam nie powiedzą ci, co szukają wody. Ale ja wam to powiem. Przy pomocy wahadełka i różdżki można wywoływać duchy. Czyli urządzać seanse spirytystyczne. Ja nie będę mówił jak, bo nie daj Boże, komuś głupota przyjdzie do głowy, żeby spróbować, czy u mnie to zadziała. Znam takich już. Nie będę instruktaży podawał. Są różne sposoby. Wy w większości, jeśliście się bawili w wywoływanie duchów, to najprawdopodobniej przy pomocy talerzyka i stoliczka i świeczek i paru innych gadżetów. Dzisiaj to jest plaga. W akademikach, w bursach są konkretne gry dla dzieci, które są instruktażem, jak przywoływać duchy zmarłych. To są instruktaże z książek ezoteryczno-okultystycznych. Jak przywoływać zmarłych? Żywcem cytaty i instruktaż seansów spirytystycznych. Od wirujących stolików, poprzez osobę medium, czyli człowieka, kobietę czy mężczyznę, który użycza duchowi swojego daru. Pierwszym jest tak zwany dar, w cudzysłowie mediumiczny, lokucji, że dana osoba słyszy głos jakiegoś ducha i przez nią on mówi. Jest jeszcze głębszy dar tak zwanego użyczenia ciała, że osoba medium może użyczyć nawet całego swojego ciała do tego stopnia, że możesz usłyszeć głos zmarłego ojca czy matki. Kolejnym innym sposobem jest tak zwane pismo automatyczne. Spotkałem ludzi, którzy uprawiali wszystkie praktyki wywoływania duchów w różny sposób. Od pisma automatycznego przez osoby medium. Przy pomocy tych praktyk próbuje się przywołać kogoś ze zmarłych. Opowiem chociażby jeden przykład. Kobiety, która kupiła sobie po śmierci ojca książkę, jak dochodzić do kontaktu ze zmarłymi. Kupiła książkę, jak uprawiać pismo automatyczne. Ustawiła te wszystkie potrzebne gadżety, weszła w pewien nastrój. Kobieta, która chodziła do kościoła, odmawiała różaniec i prowadziła życie sakramentalne, czyli komunię świętą przyjmowała. Kupiła sobie książkę w księgarni ezoterycznej i zaczęła ćwiczyć pismo automatyczne. Przez długi czas nic się nie działo, ale tak bardzo próbowała i szukała kontaktu, że w końcu ręka sama zaczęła pisać ogromną prędkością. Ręka zaczyna ci sama pisać po odpowiednim obrzędzie, przywoływaniu tamtego zmarłego. Ręka zaczyna sama pisać. Okazuje się, że pisze charakterem zmarłego jej ojca. I ona teraz czyta, co napisała. Dziecko, jaki jestem szczęśliwy, że mogę z tobą porozmawiać. Tatusiu, pyta, to rzeczywiście ty? Ręka pisze z zadziwiającym tempem. Dziecko, no a kto by był tak blisko ciebie, jak nie ja? Jaki jestem szczęśliwy. A pamiętasz, i przywołuje historię z jej życia. Ręka pisze,
historię z jej życia. Jak byłaś maleńkim dzieckiem, wtedy małą dziewczynką, pojechaliśmy na wczasy, co płynęłaś ze mną w łódce. Przepływał mały żółwik, wyciągnęłaś rękę, żeby go pogłaskać i wypadłaś z łodzi. Wtedy, co się topiłaś, jak ja wyskoczyłem za tobą i ratowałem ciebie, jaki ja jestem szczęśliwy, córeczko, że mogłem ciebie uratować. Ona była przekonana, że to jej tato. Wszystkie szczegóły się zgadzały. Była w takim szoku, w takiej euforii i taka szczęśliwa, że myślała, że niebo chwyciła za nogi. I mówi: tatusiu, czego sobie ode mnie życzysz? Tutaj demon jest zimny do końca. Ręka pisze: zamów za mnie mszę świętą. No tak, zamówię mszę świętą. Tatuniu kochany, ale dopiero w niedzielę, jak pójdę do kościoła. Ale wiesz co? Ja tak bardzo kocham Matkę Najświętszą. Pomodlimy się razem na różańcu. Wyciągnęła z kieszonki różaniec i mówi: Matko Najświętsza, polecam Twojej opiece mojego zmarłego tatę. I zaczyna przyzywać wstawiennictwa Matki Najświętszej. I naraz ręka sama zaczyna pisać z zadziwiającym tempem stek przekleństw. A mam Twojego. Koszmarne słowa. Chcę przerwać. Nie może. Ręka dalej pisze. Koszmarne rzeczy. Chce się od tego uwolnić. Odrzuciła. Nie. Słyszy wtedy: oj nie, za dużo ci dałem. To ty chciałaś ze mną kontaktu, nie ja z tobą. Co się okazuje? Nastąpił kontakt duchowy. To otwarcie się na ten kontakt duchowy sprawiło, że ta kobieta została dręczona i to bardzo mocno, poważnie dręczona przez zło. W domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Wtedy są te tak zwane dręczenia. Starsi mówili: kusi w domu. To jest właśnie, coś się dzieje. Światło się samo gasi, albo zaświeca, albo coś się włącza, telewizor, albo meble się przesuwają. Byłem w takich domach, gdzie meble się przesuwają, gdzie dywany się zwijają. Gdzie, prawda, na drzwiach w basemencie są wszystkie meble, drzwi otwierają się do środka, nie można ich otworzyć. Wszystkie meble, tam nie ma żadnego okna, nic. Byłem w takich domach, przepięknych, za miliony dolarów. Coś się dzieje. Najczęściej chodziło o to, że w tym domu były różne praktyki magiczne sprawowane, urządzane seanse spirytystyczne, albo ktoś bawił się w jakąś formę magii. I sprowadzano do tych domów różnych magików, różnych ludzi, którzy promienie szukali, próbowali kanały otwierać, prawda, kosmicznych energii, ziemskich energii, prawda, aż do jakichś egzorcystów, którzy się oferowali w mediach, szczególnie w internecie. Dzisiaj możecie znaleźć różnych partyzantów. Nie wołać nikogo, bo jak wam namieszają, to konsekwencje mogą być takie, że będzie się dociągnęło do śmierci nieraz. Czym innym jest wina, czym innym są konsekwencje. W tym wypadku ta kobieta poszła do spowiedzi, wyspowiadała się, wyrzekła się wszelkiego zła i jeszcze jakieś pozostałości się ciągnęły. To są konsekwencje. Grzechy okultyzmu, jak każdy inny grzech, ściągają pewne konsekwencje. To, co ja podkreślam, że jeżeli bym sobie teraz, przypuśćmy, wziął jakiś narkotyk, wsiadł za kierownicę samochodu i pojadę tym samochodem 100 mil, tam gdzie trzeba jechać 30 na zakręcie, wylecę z zakrętu, zabiję się na drzewie, a potem jeszcze, nie daj Boże, napiszą mi na nagrobku: Bóg tak chciał. Takie spotykam napisy. Bóg tak chciał. Pan Bóg chciał, żebym ja wziął narkotyk, żebym jechał samochodem 160 na godzinę kilometrów tam, gdzie trzeba jechać 60 kilometrów, czy 100 mil tam, gdzie trzeba jechać 40 mil. I żebym zabił siebie na drzewie. Pan Bóg tak chciał. Nie. To ja ściągnąłem konsekwencje swojego czynu na siebie. Ale mogłem ściągnąć te konsekwencje na innego człowieka, bo po drodze mogłem kogoś potrącić. Uciec. Policja by mnie nie złapała. Ja dojdę do siebie. Nawrócę się. Odwiedzam tego człowieka w szpitalu, proszę go o przebaczenie. Ten człowiek może mi przebaczyć. Przebaczy. Pan Bóg, jeżeli żałuję, prawdziwie się nawracam, przebaczy. Daruje mi winę. Ale konsekwencje
Przynajmniej znaczna część konsekwencji mojego czynu pozostaje. Ten człowiek dalej leży w szpitalu. Ja mam otwartą drogę naprawy, zbawienia. Ale ten człowiek dalej leży w szpitalu, trzeba go leczyć. A jeżeli sprawiłem, że jest niepełnosprawny, będzie dźwigał krzyż do śmierci. A jeżeli bym go zabił, to konsekwencje mojego czynu będą na pokolenia, bo te dzieci będą wychowane bez ojca. One nigdy nie będą widziały ojca, który kocha matkę, który wyznaje jej miłość. To jest w fizycznym świecie, w duchowym, przez analogię. Rozumujemy, że jest podobnie. Jeżeli człowiek osłabi się jakimś grzechem i potem się nawróci, Pan Bóg przebacza, to już nigdy ten człowiek nie może wystawiać się z powrotem na próbę w tej materii, w której grzeszył. Nie możesz alkoholikowi postawić znowu alkoholu, bo znowu go złamiesz. On tam jest słaby, musi tego unikać. Nie możesz człowiekowi uzależnionemu od pornografii pokazywać zdjęć pornograficznych. W ogóle nikomu nie możesz jako chrześcijanin pokazywać. Ale on nie może się wystawiać na próbę. Nie możesz komuś, kto ma jakąś słabość, kto z nią zwyciężył nawet, wystawiać go, bo on w tym miejscu i tak będzie słabszy. To są te konsekwencje rany duchowej. Jeżeli ty teraz otworzyłeś się na jakiś kontakt duchowy, nie boski, tylko zaprosiłeś do współpracy kogoś, kto nie jest Panem twojego życia, kto nie zwyciężył, czy nie Chrystusa, ale zwracasz się ku demonom i siłom, których nie znasz, to tak jakbyś w najprostszych słowach otworzył dom i do tego domu otworzysz okno i wejdzie taki brzydki zapach, który się nazywa smród. I potem chcesz to wywietrzyć i nie idzie. Wietrzysz ten dom i nie idzie. Weź jakbyś tak skunksa wpuścił do domu i potem go wyrzucił. Pozostaną konsekwencje? Miesiącami będziesz wietrzył ten dom i cały czas będzie czuć. To jest taki obrazowy przykład. Jeżeli raz wprowadzisz pewien kontakt, jeżeli pogłębisz go, jeżeli wejdziesz w świat okultyzmu, jakiejś praktyki, wiele razy chodzisz, czy to do wróżek, czy do uzdrowicieli, czy do magów, czy do jasnowidzów. Jeżeli ten kontakt ponawiasz, to może dojść do tego, że latami będzie się coś za tobą ciągło. A grzechy okultyzmu mogą ich konsekwencje objawić się w następnym pokoleniu. W postaci różnych dręczeń duchowych, myśli samobójczych, w postaci lęków. Spotykam dzieci, małe dzieci, które boją się wejść do kościoła, bo mówią, że widzą zmarłych. Bo panicznie boją się świętości. Maleńkie dzieci. Kiedy potem ci, którzy praktykują modlitwą o uwolnienie, pracują z rodzinami w różny sposób uzależnionymi, egzorcyści i demonolodzy mówią o tak zwanych konsekwencjach dziedzicznych grzechu okultyzmu, czyli tego przylepienia się zła do rodziny. Dlatego jeżeli jest taka sytuacja, to zamawiamy wówczas mszę świętą o przerywanie konsekwencji grzechów dziedzicznych. Dzisiaj się o tym już mówi. Msza święta, najlepiej jeszcze ja zachęcam, żeby w tym wypadku przepościć, czyli podjąć post ileś dni i za zaoszczędzone w ten sposób dobro uczynić coś dobrego. Bo prawdziwa jałmużna postna jest wtedy, kiedy ty oszczędzasz poszcząc, odmawiając sobie coś dobrego i to przeznaczasz na dobry cel. To jest prawdziwa w rozumieniu biblijnym jałmużna postna. Ty wtedy swój post, swojego męża wkładasz i włączasz w modlitwę Chrystusa na krzyżu, msza święta. Zobaczysz, co się będzie działo. Niektórzy nawet zamawiają tak zwane nowenny. Zachęcam, ale o tym więcej już jutro. Otwarcie się na kontakt duchowy może konsekwencje mieć naprawdę tragiczne w skutkach. Czyli nie uprawiamy. Ta kobieta już dzisiaj jest dobrze z nią. Doszła do równowagi psychofizycznej, duchowej, bo pamiętajcie, że konsekwencje poranienia duchowego odbijają się też w psychice człowieka. Nieraz już są tak daleko posunięte konsekwencje, że możesz wprowadzić człowieka na drogę nawrócenia, doprowadzić go do Pana Boga, ale mimo wszystko konsekwencje będą jeszcze się ciągnęły za nim. Okultyści, którzy odchodzili
rzucali okultyzm i się nawracali. Tutaj odwołam się do książki chociażby ojca Jacques'a Verlaine. W języku polskim jest ona. Mówi, jak nawrócił się na chrześcijaństwo, to 15 lat, zanim ogony okultyzmu się ciągnęły. 15 lat ciągle nawiedzały go różne istoty. On uprawiał jogę bardzo mocno w Himalajach. Wiele lat siedział. Kochani, to są konsekwencje. Rodzice nieraz nie zdają sobie sprawy, że grzech człowieka, szczególnie okultyzm, ale każdy grzech, on niszczy nie tylko tego człowieka, ale rodzinę, żonę, wpływa na dzieci. Konsekwencje objawiają się na kościele, na parafii, na całym świecie. Każdy grzech. A niektóre właśnie, szczególnie na to drzewo rodzinne, na te, tam, gdzie są więzy krwi. Tam. Tajemnica to. Cały czas jest to przedmiotem badania, ale z doświadczenia duszpasterskiego Kościoła wiemy, Kościół od wieków o tym mówi, że ojcowie Kościoła ostrzegali przed praktykami okultystycznymi, przed czarami. Nieraz ci, którzy uprawiają czary, mogą nawet mówić dobro. Jasnowidz może wam powiedzieć dobro. Pamiętacie chociażby Dzieje Apostolskie 17:17, kiedy za świętym Pawłem apostołem idzie kobieta, która ma ducha wróżenia i krzyczy, to są apostołowie Boga prawdziwego. Ona krzyczy prawdę. I święty Paweł się odwraca i wyrzuca z tej kobiety ducha wróżenia. Rozkazuje ci, wyjdź z niej i nie wracaj. I wtedy ona go traci. Ona mówi prawdę, ale Chrystus nie chce prawdy z ust kłamcy. Bo ta prawda jest po to, żeby się uwiarygodnić. Żeby potem następny myślał, że też ta osoba mu pomoże. I czasem jest tak, że ty pójdziesz do jakiejś wróżki. Pamiętajcie, że szatan zna przeszłość i tą przyszłość najbliższą w tym zakresie, w którym on przewiduje. Jeżeli w twojej rodzinie jest ktoś chory na raka, nikt o tej chorobie jeszcze nie wie, ale demon zna tą chorobę już i wie, że ta choroba zmierza ku śmierci. I spokojnie może ci powiedzieć, że w najbliższym czasie w wróżkach ktoś z twojej rodziny umrze. Tu jest wiedza od innej strony, że twoja teściowa zaplanowała przyjazd do ciebie, pójdziesz do wróżki i ona ci powie, w przyszłym tygodniu ktoś bardzo bliski do ciebie przyjedzie. Można to strzelić w ciemno i też ktoś przyjedzie. Ale może być tak, że jeżeli osoba jest medium, szatan wie, że twoja teściowa planuje przyjechać w przyszłym tygodniu do ciebie. Rozumiemy? On ma wiedzę tego, co my planujemy. I w ten sposób ludzie się nie zastanawiając, myślą, że kiedy idą do tego typu ludzi, dowiedzą się jakąś prawdę. Przerażające jest to, że kiedybym tu zrobił pośród was ankietę, czy lubisz chodzić do wróżki? Nie. A dlaczego? A bo ona nie jest w stanie, ona głupoty opowiada. Takie jest podejście. To nie jest chrześcijańskie podejście. Chrześcijanin powinien wiedzieć, że wróżka może powiedzieć ci coś, tylko że to nie jest informacja dobra. Bo to jest informacja diabelska i że chrześcijanin powinien powiedzieć, że to jest praktyka zakazana i niebezpieczna. A nie, bo ona bzdury opowiada. To nie jest chrześcijańskie podejście. My, chrześcijanie, wiemy, że są osoby, które weszły w kontakt duchowy z siłami okultystycznymi, czyli ze złymi duchami i mogą ci niektóre rzeczy powiedzieć. Dosłownie mogą, ale chrześcijanin wie, że nie może tam chodzić, bo są to praktyki zakazane i w Biblii, i w katechizmie Kościoła katolickiego. I one ściągają konsekwencje. To jest kontakt ze złem. Jest to łamanie pierwszego przykazania Bożego. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Bo idziesz po wiedzę, po pomoc nie do Boga, tylko zwracasz się ku demonom. Tutaj trzeba często zrewidować swoje podejście do tych ludzi. Nie, że oni bzdury opowiadają. Większość to pewnie są wykrętacze. I kombinują, robią kasę. To są ogromne pieniądze, niewyobrażalne. Kolejną plagą dzisiejszych czasów jest tak zwane uzdrowicielstwo okultystyczne. Ja wiem, co to znaczy łzy w oczach matki, która może tylko patrzeć i czuwać przy dziecku, czy ojciec. Wiem, co to znaczy. Dlatego rozumiem tych ludzi i dlatego o tym mówię. Bo nie mogę się pogodzić z tym, że ogromna liczba kanali i oszustów na krzywdzie ludzkiej i na cierpieniu, na krzyżu robi ogromny biznes, dając złudną nadzieję tam, gdzie jej nie ma.
Z tym się nigdy nie pogodzę. Bo na takich spotkaniach jak te spotykam ludzi, oni publicznie nie powiedzą, ale po spotkaniach przychodzą, bo publicznie się wstydzą. Stracili majątki na uzdrowicieli. Majątki, fortuny, bo obiecywał, że ich dziecko z zespołem Downa czy z porażeniem mózgowym będzie zdrowe. Jeździli samolotami, na całym świecie szukali, niektórych było stać na to. Obiecywał, że będzie dobrze. I świadectwa matek, jedna z nich mówi, obiecywał 6 seansów, 8, 12, 15, 20. Po 2 latach ponad, mówimy do niego, człowieku, obiecywałeś 6. Jeździmy już ponad 2 lata regularnie. A tu z dzieckiem gorzej, mówiłeś, że będzie dobrze. Potrzeba więcej seansów. Jak to więcej? Z dzieckiem jest jeszcze gorzej. Tak, bo to szczególny przypadek. Potem się okazało, mówi ta kobieta, że tych szczególnych przypadków to było więcej. Wszystkie te ciężkie to były szczególne. I ona mówi, nie mamy więcej pieniędzy. No to sprzedaj dom. Dom? Ona mówi, tak jakby jej ktoś maskę z głowy zdjął, okulary spadły. Mówi, no szatana jakby ujrzała. Człowieku, dom? Przecież ja mam inne dzieci. Dom to jest to, co mamy wspólnego. Dom to jest serce, to jest wspólnota. Jak ja bym mogła sprzedać dom i co z innymi dziećmi? To co, mówi, to dla ciebie dom ważniejszy od zdrowia dziecka? Kanalia. W Polsce mamy ponad 40 tysięcy gabinetów uzdrawiania. Ponad 40 tysięcy gabinetów uzdrawiania niemedycznych. Nie myśleć o lekarzach w tym wypadku. Ludzi, którzy trudnią się jakąś formą uzdrowicielstwa. Legalnie zgłoszonych. A nie mówię o pani Czesi, wujku Władziu, dziadku tam Kaziku, którzy fuchę na lewo jeszcze robią i nie są nigdzie protokołowani. 40 tysięcy ludzi. Jeżeli przyjmiemy statystykę, że do danego człowieka idzie 10 osób dziennie, to daje nam na jeden dzień 400 tysięcy osób. Przepraszam, dobrze mówię? Tak, 400 tysięcy osób. 10 dziennie to daje nam 400 tysięcy osób. W ciągu 10 dni, jeżeli tylko 10 dziennie idzie do uzdrowiciela, przewija się przez te gabinety 4 miliony ludzi. Skala zjawiska jest przerażająca. Gdyby to działało, to w ciągu roku nie powinniśmy mieć chorych w Polsce. Powinni tryskać zdrowiem, kochani. A się okazuje, że jest coraz gorzej. Kościół przygląda się wielu zjawiskom. Nie od razu w danym zjawisku widzi się zło, trzeba czekać nieraz na owoce. Tak jak Kościół spogląda na jakieś objawienie, ludzie już krzyczą, Matka Boża się objawia, już by tego papieża chcieli udusić, żeby szybko coś tam ogłosił. Spokojnie. Pan Jezus pozostawił jedno ważne kryterium. Po owocach ich poznacie. I nieraz trzeba czekać na owoce. I niestety coraz więcej sygnałów jest, że po różnych praktykach uzdrowicielskich coraz większa liczba ludzi kończy u lekarzy, psychologów, psychiatrów i u egzorcystów. Dlaczego? I tu wracamy do źródła. Ci ludzie są przekonani, niektórzy w dobrej wierze, że mają jakąś energię uzdrowicielską. Powiem wam szczerze, szukałem w chrześcijaństwie, dyskutowaliśmy to w gronie księży, w gronie profesorów. Nie ma w historii chrześcijaństwa zjawiska jakiegoś, że jakiś święty ma jakąś energię, którą wysyła i pompuje w drugiego człowieka. Nie ma. Jeżeli jest dar uzdrawiania, jest on zawsze rozumiany jako dar modlitwy o zdrowie. Święty ojciec Pio, którego większość z was zna, kiedy ktoś mu mówił, że on uzdrowił, to wyrzucił z kościoła. Nazwał tego człowieka bałwochwalcą, czyli złamałeś pierwsze przykazanie. Ja tylko się modlę, Bóg uzdrawia. Ojciec Pio odmawiał nawet modlitwy tym, którzy mówili, ojcze, może byś go uzdrowił. Odmawiał modlitwy. Ja tylko się modlę. Co się dzieje, gdy chodzi o ten świat uzdrowicielski? To, co wspomniałem na początku, jest tu bardzo ważne.
Często osoby, które trudnią się jakąś formą uzdrowicielstwa, ten dar mają wykryty przez innych uzdrowicieli. A ten dar wykrywają im najczęściej przy pomocy wahadełka i różdżki. Albo innych przedmiotów okultystycznych. Nie wiem, czy wiecie, jak to działa. To jest cały czas badane. Jednak zjawisko jest niepokojące. Dlaczego? Bo sposób uzyskiwania informacji jest okultystyczny. Jeżeli ktoś mnie diagnozuje przy pomocy wahadełka, różdżki czy innych przedmiotów okultystycznych, wahadełko i różdżka są najbardziej znanymi, to muszę wam teraz wytłumaczyć, jak to działa i dlaczego jest to niebezpieczne. Różdżka to mogą być różne wygięte druty, to mogą być witki powycinanego drewna, to mogą być różne inne przedmioty, w odpowiedni sposób trzymane. Wahadełko to jest coś, jakiś metal różnego typu, stożek, nawet obrączka, powieszona na sznurku i trzymana w ten sposób. I najpierw omówię to na zasadzie wahadełka. Żeby dana rzecz, dane narzędzie ci odpowiedziało, to musisz ustalić z nim tak zwany kod porozumiewania się. W jaki sposób? Że ty tu w swoim sercu, w swojej głowie oczekujesz konkretnej, logicznej odpowiedzi na zadane pytanie. I na przykład idziesz do człowieka, który cię leczy i diagnozuje przy pomocy wahadełka. Ty nie wiesz tego, ale on, trzymając ciebie za rękę albo kładąc rękę na obrazku, który ty mu przyniosłeś, albo na jakimś przedmiocie od tego człowieka, zadaje pytanie i czeka, czy ten człowiek jest chory. I on oczekuje takiej odpowiedzi, że na tak ma mu się zakręcić w prawo, na nie w lewo. Może inaczej się umówić z tym narzędziem, że na zadane pytanie, czy ten człowiek jest chory, może oczekiwać odpowiedzi, że na tak ma mu się zacząć poruszać do przodu i do tyłu, na nie w lewo i w prawo. Albo może się umówić jeszcze inaczej, że na zadane pytanie, czy ten człowiek jest chory, na tak ma mu się poruszyć w ogóle, a na nie stać w miejscu. Może jeszcze inaczej, może narysować mapę narządy człowieka i nad każdym narządem przyłożyć i tam, gdzie się zakręci, to znaczy, że jest chory. Kochani, jeżeli ja mogę zmieniać ten kod porozumiewania się z danym narzędziem, to znaczy, że to nie jest żadna energia w rozumieniu tych wszystkich energetyzujących uzdrowicieli, czy tych wszystkich szukających, tylko istota rozumna, która mnie rozumie i odpowiada mi tak, jak ja chcę. I dlatego wam mówiłem na początku, że przy pomocy tych narzędzi można urządzać seanse spirytystyczne, czyli wywoływać duchy. Bo tym, który ci odpowiada, to nie żadna energia. I tutaj jest zgodność wśród egzorcystów praktycznie stuprocentowa. Że jest to czysty spirytyzm. On na początku wydaje się niewinny, tak zwana biała magia, gdzie to, co wspomniałem, zły duch, on może ci nawet podpowiedzieć dobro, żeby ciebie zwieść, żebyś ty myślał, że ty masz jakiś dar. Jeżeli idziesz do kogoś i ktoś cię diagnozuje już przy pomocy takich narzędzi i zdiagnozuje cię dobrze, to już tego się bój. To tego właśnie się bój. Większość z nich to są partyzanci. Oni nie powinni wielkiej krzywdy zrobić, ale wyciągną sporo kasy. I tu mówię wam, gdybym nie miał wiary, to chyba otworzyłbym gabinet uzdrawiania. Ludzie by zapłacili straszne pieniądze. Nie wiem, czy do końca roku nie byłby to pierwszy milion. Nie spotykalibyśmy się tutaj, tylko w City Hall gdzieś i nie byłoby tu 1200 ludzi, czy tam 1000, tylko by było 5000 ludzi i jeszcze zapłaciliby po $20 albo po 50, żeby bardziej się uwiarygodnić za to, że przyszli w ogóle na spotkanie. To są tego rodzaju pieniądze, żebyśmy byli też w temacie. Kochani, to są bardzo niebezpieczne praktyki. Jeżeli teraz człowiek diagnozuje mnie, ja mówię, jeżeli mi nie wierzysz, a chodzisz do takiego człowieka, który cię diagnozuje przy pomocy takich narzędzi, weź różaniec, bądź w stanie łaski uświęcającej po komunii i powiedz: Matko Najświętsza, jak pójdziesz do tego człowieka, schroń mnie w twoim niepokalanym sercu
Zabezpiecz mnie przed złem. Jeżeli to jest złe, proszę Cię, ochroń mnie przed tym złem. Ja tego nie wiem, ale wzywam Twojej matczynej pomocy. I u tego człowieka jeszcze zrób krzyżyk na tych różdżkach i na tych wahadełkach i powiedz: Panie Jezu, zachowaj mnie od zła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wtedy mów: no to badaj mnie i odmawiaj różaniec. Za chwilę Ci powie: Ty mi nie pozwalasz się zbadać. Ty jesteś zamknięty. Jak zamknięty? A co Ty mi tu chcesz otwierać? Ty nie chcesz, żebym ja Ci... Nie, badaj mnie. Zobaczycie, czy mu to będzie chodzić, jeżeli mi nie wierzycie. Taki człowiek często żąda od nas, aby nas uzdrowić, żebyśmy się otworzyli na jego energię. Jeden z seansów mogę Wam opowiedzieć, bo to szkoda czasu, no ale żebyście wiedzieli, jak oni to robią. Ludzi mniej więcej tyle, co tutaj, może troszkę mniej było. Poszedłem po cywilu oczywiście, popatrzeć, jak naiwność ludzka niestety nie ma skrzydeł i nie odleci, pozostaje na ziemi. No i człowiek wychodzi, elegancko ubrany, elegancko wystrzyżony, niebieska koszulka, ładny krawacik, uśmiechnięty i mówi: witam Was serdecznie, za chwilę zacznie się seans uzdrowicielski. Proszę wszystkich, żeby się wyciszyli. Proszę jakąś miłą muzykę. I potem wprowadza ich w stan takiej autohipnozy troszeczkę. Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się teraz na pięknej polanie. Mnóstwo kwiatów. Słyszycie śpiew ptaków. Szum wiatru, który trzepocze liśćmi. Pójdźmy przez ten las, mówi. Chodźmy, bo ja słyszę, że tam, za tym lasem jest coś niezwykłego. Idźcie za mną. Za tym lasem jest piękne, lazurowe morze. Teraz spójrzcie, jak cudowna, błękitno-zielona mgła unosi się nad tą wodą. To jest ta moc uzdrowienia, którą Wam będę wysyłał, mówi do nich. Proszę Was teraz, otwórzcie się, abym mógł w Was posłać tą energię zdrowia. Otwórzcie swoje serca. Wołajcie, żeby ta siła do Was przyszła. Zapraszajcie ją. I od razu po chwili czuję, że nie wszyscy się otworzyli. Czyli ci chorzy, którzy są niepełnosprawni, na pewno się nie pootwierali. Na wózkach inwalidzkich nikt się nie otworzył. Czuję, że nie wszyscy się otworzyli. Czuję, że nie wszyscy dzisiaj otrzymają dar zdrowia. No wiadomo, czyli już jest zabezpieczenie. Mówi: spróbujcie jeszcze raz. I wszyscy się otwierają ze wszystkich sił. No to ja seans, tak to wyglądało. To otwarcie bardzo jest niebezpieczne, nawet jeśli to jest tylko i wyłącznie jakiś tam magik, który wyciąga kasę. Bo jeżeli ty teraz się otwierasz i chcesz, że coś w ciebie ma wejść, to skąd ty wiesz, co w ciebie wejdzie? Otwarcie to jest właśnie to chcenie, to co mówiłem, otworzenie czynnika duchowego. I nigdy nie wiemy, co wtedy zaistnieje. To nie znaczy, że zawsze stanie się coś, że musi zaingerować demon. Wcale nie. Może być tak, że się nic nie stanie. Ale może dojść do ingerencji. Jeżeli to powtarzasz, jeżeli ta osoba byłaby medium bardzo silnym, to może dojść do ingerencji. I do konsekwencji. Raz, drugi, trzy. Co może zaistnieć? Może zaistnieć tak zwane, po pierwsze, cud w cudzysłowie, okultystyczny. Na czym on polega? Na tak zwanym przeniesieniu symptomów choroby. Na przykład, idziesz do człowieka okultysty z ogromnym bólem głowy. On cię dotyka i w jednej chwili ten ból głowy ci zdejmuje. Przeżywasz euforię, dosłownie euforię, szczęśliwy. Tak robił ojciec Jacques Verlaine. Miał taki dar okultystyczny, że przez telefon się odezwał i ból ludziom zdejmował. Dosłownie. Co się okazuje później? Po miesiącu ból głowy ci minął, ale zaczyna być problem z twoją wątrobą, ze sprawami kobiecymi, z płucami. Albo z twoim dzieckiem. Zaczyna chorować twoje dziecko, twój mąż, twoja żona. Czyli tam, gdzie są więzy krwi, najbliżej, tu jest niebezpieczeństwo. Czyli przeniesienie symptomów choroby. Pomógł mi na wątrobę czy na głowę, pomoże tobie też na serce czy na coś inne. I często jest tak, że następuje drugi kontakt z taką osobą. I kiedy już tak się poranią w rodzinie, że już rodzina się rozpadła, już są strzępy i zgliszcza, wtedy szukają pomocy już u normalnych lekarzy, już jest najczęściej za późno i kończą często też u kapłanów, u spowiedników albo i u egzorcystów włącznie.
Ja już prosiłem, miałem duży kontakt z lekarzami, żeby spisywali tych, którzy do nich przychodzą, psychiatrzy, psychologowie, żeby spisywali osobną rubrykę, u jakich uzdrowicieli byłeś. Jeden z kolegów mi mówi, ty, nazwiska niektórych się powtarzają. Ileś tam seansów i potem zaczyna się coś dziać z człowiekiem. To są konsekwencje takiego czynu, przechodzą na pokolenia. Dosłownie, na dzieciach może się to objawić. Może zaistnieć druga rzecz, czyli tak zwany efekt placebo. Co to takiego jest? Jest to efekt sugestii, który jest wynikiem wiary i nadziei, że ktoś ci pomoże albo że dany lek ci pomoże. I na przykład, jeżeli wprowadzamy nowy lek i chcemy sprawdzić jego skuteczność, są tu lekarze, proszę ręce do góry. Są. Jakbym źle mówił, to proszę mnie tu sprostować. Podejmuje się zbadanie danego leku, wtedy wybiera się jakąś statystyczną grupę ludzi. Przypuśćmy 1000 chorych na daną jednostkę tam chorobową. I wszyscy przyjmują lek, ale tak naprawdę 500 z nich pije czystą wodę, a 500 wodę z lekiem. Ci, którzy badają, wiedzą, kto pije co. I po odpowiednim czasie sprawdza się, ilu ludzi poczuło się znacznie lepiej, a nawet wyzdrowiało, pijących wodę z lekiem, a ilu czystą wodę. I się okazuje, że na niektóre choroby, jeden z lekarzy, który prowadził badania, przyniósł mi i pokazywał na takie spotkanie, mówi, sam prowadził, mówi, proszę księdza, na niektóre choroby ta czysta woda, czyli ten efekt sugestii, do 20% ludzi może znacznie poczuć się lepiej, a nawet wyzdrowieć. Oczywiście nie na wszystkie choroby. I mówi, proszę księdza, najlepiej to działa wtedy, kiedy jest to tabletka duża, czerwona i gorzka i trzeba kazać ją gryźć. Sugestia jest niesamowita. I dlatego ci ludzie zawsze znajdą kogoś, komu pomogli. Zawsze. Zawsze, wiadomo, dać człowiekowi nadzieję, to naprawdę uratować mu życie. Tylko, że boli mnie to, że oni nadzieję dają nawet tam, gdzie nie ma tej nadziei. I na krzywdzie ludzkiej, na cierpieniu robi się jeszcze pieniądze. A niebezpieczeństwo jest też tam, gdzie człowiek otwiera się na te rzekome energie. Chce ich, a nie wiesz, co w ciebie wchodzi. I tutaj będę ostrzegał wszystkich, bo konsekwencje. Lekarze informują, że coraz więcej jednostek chorobowych nieznanych. Mówią, proszę księdza, czasem diagnozuje, mówię, daje leki, konia by przewróciły, a tu nic. A ten człowiek mówi, rozpoznaje księdza, jak on wchodzi, mówi na teren szpitala, już krzyczy i przeklina. Nie może patrzeć na krzyż. Czasem są to choroby psychiczne. Daje leki i się uspokuje i zaczyna Pana Jezusa kochać. A tutaj mówi się, okazuje, że nie. Mówi, co to jest? Najmilsi, coraz więcej i będzie więcej tych chorób. Ludzie się tak ranią, wchodzą w różne układy. Chciałbym opowiedzieć o tych ludziach, którzy uprawiają i proponują dzisiaj różne formy tak zwanych czarów. Odprawiania różnych obrzędów o powodzenie w firmie. Spotykam takich ludzi, którzy to robią. Którzy uprawiają obrzędy demoniczne o to, żeby człowiekowi powodziło się w firmie. Żeby w biznesie lepiej było. Na trasie spotykamy nawet takich ludzi, którzy to robili. Mówią, w ciągu roku do 4 razy pomnożył się ich majątek. 4-krotnie. I potem jak zobaczyli, w czym siedzą, wszystko tracili w jednej chwili. Dosłownie w jednej chwili. Krótko strzępy z gliszcza pozostały po tym, co posiadali, co mieli. Spotkałem ludzi, którzy obrzędy demoniczne odprawiali nad narkotykami, żeby bardziej ludziom szkodziły, żeby ludzi zniewalały, żeby już ten pierwszy strzał był uzależniający. Najgorszą odmianą tego wszystkiego jest satanizm. Chociaż powiem szczerze, że gdy chodzi o satanizm, to jest bardzo smutne, bo większość z nich ginie. Popełniają najczęściej samobójstwa. Prędzej czy później szatan niszczy narzędzie, którym się posługuje. Jeżeli człowiek zaczyna bawić się w jakąś formę magii, wróżbiarstwa, zaczynasz uprawiać jasnowidzenie, cokolwiek, to dostajesz te dary, dostajesz. Tak jak zamanifestuje się koło ciebie duch, który mówi, że jest twoim ojcem, tak samo możesz dostać dary wróżenia czy różnych innych praktyk, nawet uzdrowicielskich. Narzędziem, ty stajesz się narzędziem, nawet przez jakiś czas masz protekcję, tak jakby zło cię chroniło. Problem rozpoczyna się jednak wokół ciebie, najbliżsi. Najczęściej destrukcja dotyczy właśnie dzieci, męża, żon, czyli najbliżsi, tam gdzie są więzy krwi. Tam zaczyna się destrukcja. Narzędzie w momencie, kiedy chcesz się wycofać.
Kiedy wchodzisz w zło, mam świadectwa ludzi, którzy to robili, wchodząc, otrzymywali jasność umysłu, zdolności niesamowite. Potrafili się uczyć nowych języków w błyskawicznym tempie. Niesamowity power, siłę. Całymi nocami nie potrzebowali spać, jeździli na różne obrzędy. W momencie dopiero, kiedy chcieli się wycofać ze zła, tam wtedy zaczynały się problemy. Wtedy od razu pojawiają się najczęściej koszmarne sny, myśli samobójcze, wrażenie, że jakaś osoba jest obok ciebie w domu, że budzisz się i słyszysz, że ktoś tutaj jeszcze jest z tobą. Poza tym różne dręczenia, przesuwanie się przedmiotów, myśli bluźniercze, różne. Tak bardzo intensywnie atakuje wtedy demon ciebie, żeby zmusić właśnie do destrukcji. I gdy chodzi o satanizm, to najczęściej kończy się to potem samobójstwem, gdy weszli na dno satanizmu. Najmilsi, są różne praktyki okultystyczne związane też z tak zwanym rzucaniem zła na drugiego człowieka. Oczywiście to znowu trzeba by odpowiednich studiów, ale one wszystkie składają się w jedną pewną całość, że przy pomocy różnych sił, my je nazywamy po imieniu sił demonicznych, próbuje się na danego człowieka wpływać, szkodząc mu. Albo próbuje się wpływać, żeby pomagać człowiekowi. Wspomniałem o tak zwane czary o powodzenie w firmie, w biznesie, w szczęściu rodzinnym. I ludzie to robią. Okazuje się, że jest ogromna liczba ludzi, jak wielka nie wiemy do końca, albowiem te gabinety ezoteryczno-okultystyczne nie wszystkie są zarejestrowane. Na przykład we Włoszech oficjalne dane sprzed chyba 2 lat to było ponad 120 tysięcy gabinetów właśnie ezoteryczno-okultystycznych. Czyli ponad 120 tysięcy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że księży, na przykład kapłanów w Polsce jest tam około 40 tysięcy, czyli możemy sobie wyobrazić, jaka to jest skala zjawiska gabinetów zarejestrowanych. Wczoraj wspomniałem, że uzdrowicieli jest ponad 40 tysięcy w Polsce. Nie mam statystyki, gdy chodzi o gabinety ezoteryczno-okultystyczne inne, typu właśnie zamawianie czarów, rzucanie uroków, zdejmowanie uroków, takie tego typu historie. I rzeczywiście, spotkałem kilka osób, które to czyniły, które były bezpośrednio zaangażowane w te praktyki. No i okazywało się, że może to być skuteczne. Kiedy to może być skuteczne? Kiedy człowiek szuka tego kontaktu, dokonując pewnych obrzędów, rzeczywiście przy pomocy tego kontaktu z siłą duchową próbuje na drugiego wpływać. No i świadectwa takie. Kobieta, która zamawiała takie rzeczy, robiła, majątek pomnażał się kilkakrotnie w ciągu krótkiego czasu. Potem okazywało się, że przerażona zobaczyła, w czym jest, co robi, w jaki sposób. Zorientowała się, że coś jest nie tak. Była katoliczką, praktykującą jeszcze na dodatek. W końcu chce się wyrwać stamtąd i wtedy to, co wspomniałem, że kiedy wchodzisz w zło, nie ma problemu. Dostajesz siłę, dostajesz różne dary charyzmatyczne w cudzysłowie, charyzmatyczne, demoniczne. Dostajesz jasność umysłu, łatwość uczenia się, pamięć niesamowitą. Ale okazuje się, że wszystko to jest przy pomocy sił właśnie demonicznych, diabelskich. No i kiedy chciała się wycofać, traci wtedy wszystko, dosłownie wszystko. Wspomniałem też krótko, że są osoby, które proponują takie czary aż do śmierci włącznie. I na przykład jest taka magia, którą wy tutaj znacie raczej z Ameryki Południowej, bo w telewizji często odwołują się do tej magii wudu, gdzie dokonuje się specjalnych obrzędów, czy to na zdjęciu, czy to na jakiejś lalce, na jakimś przedmiocie osoby, żeby danej osobie zaszkodzić. I teraz, komu to może zaszkodzić i czy w ogóle każdemu może zaszkodzić? Okultyści przestrzegają przed rzucaniem uroków, czarów i maleficjów różnych na praktykujących chrześcijan. Na misjach misjonarze często są postrzegani jako czarownicy, ale mający bardzo silne czary z wodą, chodzi o wodę święconą, że właśnie misjonarze łamią różną moc tych okultystycznych praktyk. Są różnego typu szamani. To są często ludzie, którzy uprawiają jakąś formę iluzji. Iluzji, czyli taki jak ci znani iluzjoniści, którzy występują nieraz w telewizji i pokazują różne ciekawe rzeczy, wydaje się, że czarują, a tak naprawdę jest to inaczej. Natomiast część tych ludzi w świecie i okazuje się, że wielu z nich już jest również w wysoko cywilizowanych krajach, są szamanami, którzy próbują
te rzeczy robić przy pomocy już bezpośrednio sił demonicznych. Gdy chodzi o kultury plemienne, tam są to najczęściej ludzie, jak mówią moi współbracia misjonarze, którzy z pokolenia na pokolenie tym się trudnią. I ta ich magia ma ogromny wpływ na tych tubylców. Ale już na przykład na osoby ochrzczone mniejszy. Ale jeżeli osoby ochrzczone odchodzą od chrześcijaństwa i oddają się grzechom, żyją w stanie grzechów ciężkich, to już zaczyna być problem, bo tak jakby pozbawiali się tej ochrony duchowej. Oczywiście trzeba by tu przeprowadzić jeszcze specjalistyczne badania, bo w jaki sposób to wpływa. To jest, myślę, dziedzina przyszłości. Problem jest, że świata duchowego nikt z naukowców nie chce brać poważnie. Zostawiają go w sferze religijności. Nie chcą badać. A jeżeli badają, to często tylko gdzieś tam jakieś zasady, socjologia trochę się zajmuje. Jest już nowa dziedzina, która nazywa się parapsychologią i ona bada pewne zjawiska okultystyczne również. Ona nazywa je swoim językiem i tu możemy popaść w pewien błąd. Bo będzie to język taki unaukowiony. Nie zawsze oddaje on nasze rozumienie danej sprawy chrześcijańskie, ale ukazuje, że rzeczywiście niektóre obrzędy jakieś skutki wywołują. I to już jest na pewno udowodnione. I my wiemy, że to jest możliwe. Chrześcijanie to wiedzą od początku, że przy pomocy niektórych obrzędów można przedziwne rzeczy czynić, jeżeli człowiek przywołuje siły demoniczne, diabelskie. Wszystko to, jeszcze raz przypomnę, związane jest z aktem woli, z pewnym znakiem, symbolem, do którego nieraz się odwołujemy. Dlatego tutaj muszę poruszyć amulety, wszelkie znaki przynależności do innych religii, do innych światopoglądów, do grup konkretnych. Na to trzeba zwracać uwagę, bo to nie jest tylko zwykły jakiś znaczek. Często jest to pewien symbol, a symbole z języka łacińskiego oznacza łączyć, wprowadzać też w jakąś tajemnicę, dać jej udział człowiekowi w danej tajemnicy. Dlatego te symbole, które nosimy, one jednocześnie wstawiają nas w pewien świat duchowy. One dają nam przystęp do tego świata duchowego. Cała religia jest pełna symboli i znaków. I my poprzez symbole i znaki uczestniczymy w realizowaniu tutaj rzeczy niezwykłych. Na przykład na ołtarzu niebo łączy się z ziemią. Sprawy boskie z ludzkimi, czyli symbol wprowadza nas w tajemnicę duchową. I kiedy my nosimy znaki przynależności do innych, szczególnie do jakichś okultystycznych grup, mnóstwo tego jest w domach, w różnych miejscach. To już jest niebezpieczne. Są różne obrzędy, które również mają doprowadzić do jakiegoś oczyszczenia domów. Często reklamują się w internecie. Jak nam się otworzy ezoteryka, okultyzm, takie hasła na wyszukiwarce, tego wyświetla się całe mnóstwo. I ludzie proponują pomoc, czy to w leczeniu, czy to w oczyszczaniu różnych domów, przedmiotów. Czy jest w ogóle możliwe, żeby dane zjawisko, które występuje w domu, które jest nadzwyczajne, było związane z jakimś przedmiotem, czy z danym domem. Co się okazuje? Nauka Kościoła przewiduje egzorcyzmowanie miejsc, domów i przedmiotów. A więc praktyka duszpasterska Kościoła wykazała na przestrzeni wieków, że istnieje coś takiego jak jakiś związek świata duchowego z danym materialnym. I tutaj na konkretnych przykładach mogę powiedzieć, gdzie byłem w domach, gdzie kupowano sobie różne na przykład meble. Kupiono meble i w domu zaczęło się dziać bardzo źle. Ogromna tragedia, kłótnie, wręcz prawie rozkład rodziny. Potem próbowano jakoś tą rodzinę do porządku doprowadzić. Okazało się, że po pewnym czasie zaczęły się dziwne zjawiska w domu. Meble się zaczęły przesuwać. Słyszano, że ktoś chodzi po domu. Różne inne historie. Okazało się, kiedy potem analizowano, kiedy się to rozpoczęło. Kiedyś pytam jednych, kiedy dane zjawisko się zaczęło? No okazuje się, że dochodzą do momentu, kiedy kupili meble na garaż sejdu i akurat tam był to stoliczek, nieduży stoliczek, dziwny taki, wyrzeźbiony, charakterystyczny, nie wiem, co tam było, ale można było zakładać, że jest to stoliczek, który kiedyś też stał w gabinecie jakimś ezoterycznym. Miał takie charakterystyczne kształty, okultystyczne rzeźby. Mówię, nie wiem, gdyby sprawa dotyczyła człowieka, i modlitwy nad człowiekiem. Wtedy, jeżeli demon się ujawnia, to można go zapytać w imię Chrystusa. Rozkazuję ci, powiedz mi, jak wszedłeś w człowieka. Natomiast jeżeli sprawa dotyczy danego miejsca, to już jest problem. To trzeba zrobić wywiad środowiskowy. Dojść, czy czasem w domu ktoś nie uprawia jakiejś formy magii, jakiegoś wróżbiarstwa, jakiegoś uzdrowicielstwa,
jakichś czarów, prawda? Gdy chodzi właśnie o te rzeczy, kiedy nic nie robią, no to wtedy nikt nic nie robił, mówi, że nic takiego nie robili, no należy przypuszczać, czy coś nie związało, czy ktoś nie zamówił jakichś obrzędów o to, żeby na kogoś jakieś tam nieszczęścia sprowadzać. Albo czy nie brał udziału w jakichś seansach spirytystycznych, bo nieraz dane zjawisko może być związane z osobą i to, co wspomniałem, byłem w takich domach, gdzie właśnie zjawisko związane było z osobą, a nie z domem. I w tym wypadku zegzorcyzmowaliśmy dom, pomodliliśmy się o uwolnienie, pokropiłem to wszystko, jeszcze mówię, wiecie co, czułem jakąś dziwną taką niechęć właśnie do tego stolika. On mi się nie podobał. Te rzeźby były takie charakterystyczne, właśnie, które mi się nie podobały. Mówię, nie wiem, ale na moje wyczucie ja bym to z domu po prostu wyniósł. I oni usunęli ten mebel. No i okazało się, że wszelkie zjawiska dziwne w domu stanęły. Skończyły się. Trwa to już dosyć długo, może ze 2-3 lata. Nic się nie powtarza. Zakładam i przypuszczam, że rzeczywiście było tam jakieś związanie, że ten stolik mógł gdzieś, czy ktoś mógł na nim układać jakieś karty, na przykład tarota. Bo ci, którzy trudnią się okultyzmem, przyzywają, dokonują nieraz pewnej inicjacji danych przedmiotów. Tak jak my konsekrujemy kościół dla modlitwy, konsekrujemy ołtarz. Oni mają pewne obrzędy nad przedmiotami, którymi się posługują, odmawiają swoiste też para modlitwy, przyzywając jakiś sił, żeby ten przedmiot im służył. I idąc za nauką Kościoła, można stwierdzić rzeczywiście, że istnieje możliwość jakiegoś związku duchowego. Dlatego egzorcyzmuje się domy, egzorcyzmuje się przedmioty. Gdy chodzi o inne jakieś z tym związane praktyki, jeżeli są ludzie, którzy uprawiają obrzędy demoniczne, czary, o powodzenie w firmie nad danymi produktami, to ja zawsze mówię, no to jaką mamy gwarancję, skoro niektórzy się chwalą, że to robią, to na pewno to robią. Jaką mamy gwarancję, że to, co kupujemy, rzeczywiście jest czyste? Jedzenie, które jemy. Ja zawsze będę zachęcał chrześcijan, że stara praktyka chrześcijańska nauczyła ludzi, że wchodzili w świat pogański i przed jedzeniem na przykład błogosławili to, co spożywają. Modlitwa przed jedzeniem, znak krzyża i modlitwa pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które z Twojej dobroci będziemy spożywali. To jest też chrześcijanin, ojciec, matka rodziny szczególnie ma dar błogosławieństwa i łamania tego, jeżeli coś było nie tak. Poza tym używanie poświęconej wody, soli egzorcyzmowanej, wody egzorcyzmowanej, sakramentariów. W tym wypadku jest to bardzo ważne, dlatego że chrześcijanie zapomnieli, no nawieszali w tych domach dzisiaj całe mnóstwo różnych innych dziwnych jakichś obrazków. Zauważcie, że piękne kolorowe zdjęcia, rodziny, dzieci, wszystko pełne ściany zastąpiły krzyże, obrazy poświęcone. Szatan małpuje Pana Boga. Kiedyś stały znaki krzyża. Kościoły były najwyższe. Człowiek przechodził i spoglądał w górę na krzyż i odnosił to do Boga. Dzisiaj człowiek jedzie i widzi ogromne reklamy. Człowiek stanął w miejscu Pana Boga. I te wszystkie reklamy kierują nas ku sobie, ku naszym pragnieniom. Czyli w miejsce Boga wdarło się coś innego. I pamiętajcie, cokolwiek człowiek włoży w miejsce Pana Boga, to prędzej czy później to straci. To jest bałwochwalstwo. Cokolwiek wejdzie ci w miejsce Pana Boga, mszy święte, modlitwy, nawet jeśli jest to człowiek, stracisz go. Możesz dla Boga zaniedbać Boga. Czyli jeżeli nagła jest sytuacja, że ktoś zachorował, że coś się wydarzyło, że musisz opiekować się nagle dzieckiem, to możesz zaniedbać na przykład tą mszę. Ale to nie może być norma, że nie chodzę do kościoła, bo mam małe dziecko na przykład. Ja moją babcię kiedyś zapytałem, jak to było, babciu, ty tam miałaś tych wszystkich swoich dzieci, czy ty kiedyś nie byłaś w kościele? Jak to? Jak można nie być w kościele? Ona nawet nie wiedziała, że w ogóle można nie być w kościele. Nie? Przecież do kościoła trzeba iść. No jakżeście to rozwiązywali? A braliśmy dzieci, albo ktoś szedł na inną godzinę, ktoś na drugą. Nie pamiętała takiej sytuacji, żeby nie być w kościele, chyba że leżała w szpitalu.
A dzisiaj, kiedy mamy, prawda, zmechanizowany świat, mamy samochody, mamy, prawda, dostępne różne środki komunikacji, okazuje się, że nie ma. I tu przywołam pewne świadectwo. Byliśmy w jednym domu, polskim domu, w czasie tej naszej pielgrzymki, czy jak to tam nazwać, czy w czasie tej naszej misji. I tam są trzy piękne, młode dziewczyny, już na studiach, takie w średnim wieku, czyli tym takie po dwudziestce. No i w średnim wieku, tak. I co się okazuje? Jedna z nich daje piękne świadectwo, nieświadomie. Mówi tak, no ja rzeczywiście, to co z dzieciństwa pamiętam, to gdziekolwiek jechaliśmy na wakacje, to tato pierwsze co na mapie szukał kościoła. Tu, w Stanach. Gdziekolwiek na weekend wyjeżdżaliśmy, ojciec najpierw brał mapę i szukał, czy tam jest kościół. Ona nieświadomie dała tak wielkie świadectwo wiary tego ojca i jego dojrzałości, a ona tak sobie opowiedziała to jakby, no, jakby wypiła sobie, prawda, szklankę Coca-Coli, to tak gdzieś tam jej wyskoczyło. A ja struchlałem, bo to jest ogromne świadectwo dojrzałości tego właśnie ojca. Jak jest dzisiaj, prawda? W miejsce Pana Boga wkłada się wakacje, urlopy, ludzi, wszystko, rodzinę nieraz. Pamiętajcie, cokolwiek człowiek włoży w miejsce Pana Boga, mszy świętej, straci to i okrutnie straci. Pamiętacie, Chrystus w Ogrójcu przychodzi do Piotra i mówi: Piotrze, jedną godzinę nie mogłeś czuwać ze mną? Pogrążony w udręce mówi: jedną godzinę nie mogłeś czuwać ze mną? Kiedy staniemy przed Chrystusem, czy wielu z nas nie usłyszy: przyjacielu, jedną godzinę nie mogłeś czuwać ze mną? Oddał za Piotra życie, ale o swoje się upomniał. Bóg upomni się na pewno o swoje. Jestem najmilsi. Wspomniałem wam, że opowiem o tej najgorszej formie okultyzmu, jaką jest satanizm. Osoby wchodzą często w satanizm nieświadomie, że jest to rzeczywiście kontakt też ze złem. Tych, których poznałem, satanistów, najczęściej czynili to dla przekory przeciwko chrześcijaństwu. Myśleli, że są wolni, że im wszystko wolno. Zaczynało się od imprez. Dziewczyny, narkotyki, różne orgie, jakie tylko sobie można wyobrazić. Luz, fan. Nie wierzyli, tracili wiarę w Pana Boga, nie chodzili do kościoła, odwracali się od kościoła i od życia sakramentalnego. Śmiali się, że to jest wymysł dziadków, księży. Powoli, wprowadzani w świat satanizmu, dokonywali konkretnych na sobie inicjacji, wchodzili coraz głębiej, kolejne zadania wykonywali, profanowali cmentarze, ściągali pasyjki z krzyży, profanowali kaplice, kościoły, aż do wykradzenia Najświętszego Sakramentu, monstrancji i sprofanowanie tego, użycie do tak zwanej czarnej mszy. Żeby Najświętszy Sakrament sprofanować, jak odprawia się czarną mszę, tego nie będę opisywał, bo to jest koszmar. To jest parodia mszy świętej, ale w najgorszym wydaniu, jaki sobie można wyobrazić. Wszystkie modlitwy są kierowane do zła. Przerażające praktyki. I w pewnym momencie ci, co ja ich spotkałem, przerazili się. Czym? Jeden z nich mówi: proszę księdza, jaki ja dostałem power, jaką jasność umysłu. Kiedy ja przystąpiłem do tej grupy ludzi, to było coś niesamowitego. Ja nie potrzebowałem nawet spać w nocy. Całymi tygodniami ja mogłem nocą jechać na obrzędy. W dzień szedłem do pracy. I znowu obrzędy. I do pracy. Całymi tygodniami. Aż w końcu przyszedł ten czas, ten obrzęd, kiedy dopuszczono go właśnie do tak zwanej czarnej mszy. Ja byłem przerażony. Wtedy sumienie chrześcijańskiego pobudziło i odrzucił w tym momencie to, co wspomniałem. Nie przylgnął, nie chciał, nie zaakceptował tego, ale wycofał się z tego. Wtedy zaczęły się problemy. Wtedy momentalnie pojawiły się koszmarne myśli, sny, dręczenia. Wtedy pojawiła się jakaś istota, która ciągle do niego mówiła z boku. Wtedy momentalnie słyszał myśli samobójcze, dręczące. Kiedy chciał powrócić do kościoła, dopóki tam szedł, nie było problemu. Nawet krzyż mu nie przeszkadzał. W momencie, kiedy chciał się nawrócić, krzyż go palił. Nie mógł patrzeć. Jak ze mną rozmawiał na początku, bo to, co ja mówię, to już końcówka jest.
nawet patrzeć na krzyż nie mógł. Na mnie nie mógł patrzeć. W swoisty sposób marszczył się, kiedy na mnie patrzył. Z daleka i najlepiej w ciemności. Dosłownie, tak zniewolony człowiek. I okazuje się, że dzisiaj takie grupy są. Większość z nich, z tych ludzi, popełnia samobójstwa. To jest najgorsza sekta, jaka może być. Ale opowiem teraz kilka kryteriów, jak można rozpoznać, że twoje dziecko jest na przykład już pod wpływem czy to jakiejś sekty, czy to jakiegoś prądu, jakiegoś ruchu. Po pierwsze, jeżeli na przykład twoje dziecko zawsze miało problemy z rannym wstawaniem, o 10:00 ciężko było wyciągnąć z łóżka tak wcześnie rano. Po jakimś czasie wstaje w nocy o 3:00, o 5:00 i całymi godzinami potrafi stać, patrząc w księżyc. Szczególnie jak jest pełnia, czy też wystawia się na znaki zodiaku. Niby nic na początku, ale ściąga energię, relaksuje się. To jest pewien sygnał, bo to znaczy, że jakaś książka albo coś już zamieszało mu w głowie. Otwiera się na jakieś energie, które mają w niego wejść i go zrelaksować. To otwarcie, przypominam, jest niebezpieczne. Poza tym może nastąpić całkowicie i nagle zmiana prawie wszystkich przyjaciół. Starzy odchodzą na bok, przyjaciele, koledzy. Pojawiają się nowi, którzy nigdy w twoim domu na przykład nie byli. Najczęściej są bardzo serdeczni, bardzo ciepli. Tak bombardują ciebie dobrem. Serce by ci wyciągnęli i włożyli, żeby ci miłość pokazać. Bombardują miłością. Ale co jest dziwnego, że tak osaczają twoje dziecko, które może mieć nawet 30, 40, 50 lat. Tu już nie ma reguły na wiek. Tak osaczają ciebie, że ty już nie możesz wyjść jakby poza ich krąg. Jeżeli to jest twoje dziecko, nad którym masz jeszcze kontrolę i ci ludzie przychodzą do domu, mogą to być piękne, młode dziewczyny. Spotkałem takie, które były gotowe i robiły to. Na przykład były w stanie uwieść chłopaka, żeby go wciągnąć do sekty. Dla nich nie ma żadnego problemu. Oni tam się prostytuują w sektach, dla sekt, zarabiając pieniądze, sprzedają narkotyki. Żaden problem uwieść chłopaka i go wciągnąć. Dziewczyny, które ze mną rozmawiały, mówią, że najlepiej wabi dziewczyna, bo chłopakowi to tak się nie ufa do końca. A dziewczyna jest ciepła, piękna, serdeczna, otwarta, to od razu, to jak lep te chłopaki ciągną. Nie? Jak lep. Wzbudza zaufanie, większe zaufanie. Ale co może zrobić? Zadawaj zawsze dużo pytań. Nigdy oni nie lubią pytań. A skąd jesteś? A jak masz na imię? A ile masz rodzeństwa? A co rodzice robią? A gdzie mieszkacie? A gdzie chodzisz do szkoły? A gdzie mieszkasz? I jak tam, ty jako matka, człowiek, dużo pytaj. Jak zaczną ci się wywijać i unikać odpowiedzi na konkretne pytanie, drąż dalej. No, opowiadaj chwilę o sobie i zaraz powrotem wracaj do tematu. No to jak? To co robisz? To gdzie się uczyłeś? A gdzie studiowałeś? Nienawidzą, jak ich się dużo pyta. A jakie są twoje zainteresowania? A jak wygląda? A może jaką religię wyznajesz? Nienawidzą tych pytań. Jak wąż się wyginają i w końcu, jak to nie jest jeszcze za daleko, to mogą zostawić twoje dziecko i twój dom. Dlaczego? Bo mówią, lepiej tego nie ruszać. Zbyt uciążliwa matka czy ojciec. Rzadko rodzice to robią, ale też ci ludzie, którzy werbują, oni unikają domów. Dlatego zapraszaj przyjaciół swojego dziecka do domu, żebyś wiedziała, z kim się koleguje, żebyś wiedział. Kolejna rzecz. Twoje dziecko w pewnym momencie zmienia całkowicie swój jakby imidż, wygląd. Nowe ciuchy. Jeżeli to są sekty orientalne, wschodnie, to ulubienie w brązowych kolorach, w takich bardziej pastelowych, w pomarańczowych kolorach. Szaty powłóczyste, jakieś takie. Jeżeli to jest sekta bezpośrednio jakaś sataniczna, to najczęściej gustują w kolorach bardzo ciemnych, czarnych, czerni. Do tego stopnia, że nawet prześcieradło, łóżko w czerni. Ściany ciemne w pokoju. Ale to jest kolejny etap późniejszy. Wcześniej jednak, co jest sygnałem? Sygnałem jest to, że na przykład twoje dziecko ma pokój, ty dbasz o ten pokój, bo wiadomo, że lepiej sprzątają mamy w pokojach dzieci, prawda? Bo tak to by tam nikt nie wszedł, bo by nie było miejsca. Co może być sygnałem niepokojącym? Na półce stoi obrazek niepokalanej, czy Pana Jezusa. I on zawsze tam stoi. Tu jeden, tam gdzieś jeden. Mamy generalnie ustawiają dzieciom te obrazki. Mamy lubią, że jak tam u dzieci te aniołki stoją, czy inne rzeczy. I na pewnym etapie ten obrazek jest na półce, ale jest położony najczęściej. On jeszcze jest,
ale już jest położony. Może być położony przypadkowo, bo dziecko coś tam brało, ktoś tam brał, odłożył na bok, nie postawił, bo to też bałaganiarze są, nie? Którzy po prostu na to nie zwracają uwagi. Ale jak ty jako mama czy tato przyjdziesz, postawisz znowu, wejdziesz za 15 minut, on znowu jest położony. Wejdziesz za pół godziny, postawisz i wchodzisz za 2 godziny, on znowu leży. To trzeba już uważać. Dlaczego? Bo to już jest pewien znak, że patrzenie na jakiś przedmiot kultu religijnego sprawia, że coś jest nie tak. Gryzie tego człowieka w oczy. Czyli tam może już być jakaś, ja to nazywam infekcja, gdzieś jakieś zranienie, że już razi. On jeszcze go nie wyrzuca. Jeszcze nie sprzeciwia się rodzicom, że już, prawda, nie będę chodził do kościoła. Czasem to już jest etap, kiedy już te obrazki się kładą, że już jest zniechęcenie do kościoła, się źle czuje w kościele. Autentycznie te osoby się źle czują w kościele. Źle. Na początku, jak wejdą do sekty, to mają euforię, bo w sektach im się mówi, masz chodzić do kościoła na początku, masz być porządnym katolikiem. Nie da rady. Jak on przejdzie inicjację, to w pewnym momencie on będzie się źle w kościele czuł. Powoli, 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 coraz dalej. Potem już nie będzie mógł mówić nawet o kościele. Będą awersje. No i właśnie, potem już nawet będą te obrazki pościągane. Aż w końcu krzyże wszystko wyląduje na zewnątrz. Nie będzie na ścianie nic. Nic. No i pojawią się okultystyczne grupy muzyczne, rockowe, jakieś heavy metalowe, takie koszmarne, jakieś takie smoki, niesmoki. Tego wszystkiego całe mnóstwo i ulubienie. Wtedy często idzie też w parze w muzyce tej hard rockowej, tej takiej rzeczywiście mocnej. Potem awersja przychodzi do najbliższych, bardzo silna awersja, wręcz nienawiść do tych, którzy go urodzili, do rodziców w pierwszym rzędzie. Jeszcze z rodzeństwem oni jakoś kontakt mają, ale z rodzicami już jest ciężko, już się wyginają, już jest kontestowanie wszystkiego, co z rodzicami się kojarzy. Oczywiście tu ostrożnie, bo dzieci generalnie w pewnym wieku kontestują to wszystko, co rodzice mają, co wypracowali, to każdy ma ten bunt, że tego nie chce, chociaż potem do tego wraca. Także jak dziecko nie chce tego, co rodzice, to nie znaczy, że jest opętane czy coś, no, żeby znowu też nie widzieć diabła wszędzie, nie? Bo to też nie tak jest. Nie? Ale jeżeli tych wiele czynników się nakłada, to jest to już duży znak zapytania i trzeba zwrócić baczniejszą uwagę. Kochani, satanizm rzeczywiście jest tym najniebezpieczniejszym, bo tam wchodzi się bezpośrednio już w kontakt ze złem i przywołuje się tego zła. Może być tak, że osoby, które uczestniczą w tych obrzędach, mogą nawet widzieć pewne manifestacje zła, czyli fizycznie, realnie mogą zobaczyć, że coś się dzieje. Jakaś siła się wokół nich manifestuje, bo w czasie obrzędów demonicznych, takie miałem świadectwa, oni widzieli. Tutaj nie dojdę, czy były to wizje tylko w głowie, czy oni realnie widzieli i coś się manifestowało. W każdym razie wszyscy, którzy uczestniczyli w obrzędach, widzieli jakieś siły, które się tam wokół nich manifestowały. Ten chłopak, który na przykład dawał mi to świadectwo, potem to mówi, proszę księdza, na pewnym etapie, jak ja zacząłem odchodzić od kościoła, do mnie, nie wiem jak to się stało, ale przylepili się właśnie ludzie, którzy mnie w to wprowadzili. Czyli należy zakładać, że szatan pośle swoje demony, które podprowadzą ci tych ludzi, którzy już cię dalej w to wciągną. No i teraz duży znak zapytania. Jak sobie z tym wszystkim radzić? Jak wyprowadzić człowieka z jakiejś innej sekty, na przykład jeżeli to będzie sekta o zabarwieniu jakimś hinduskim, jeżeli to będzie grupa ludzi, która uprawia tylko jakąś medytację. Czasem sama medytacja może człowieka też doprowadzić do pewnej formy uzależnienia. I szczególnie tutaj zwracam uwagę na wszelkie medytacje wschodnie, gdzie zamyka się rozum, wyłącza się całkowicie rozum, a otwiera na jakieś energie, które mają w człowieka wejść. To są bardzo niebezpieczne rzeczy. Jest oficjalna wypowiedź Kościoła już na temat niektórych partii jogi. Większość egzorcystów też informuje, że na pewno, gdy chodzi o jogę, tam, gdzie umysł mam wyłączyć, a otworzyć się, żeby energia boska, tak zwana kundalini, węża kundalini, obudziła się we mnie i przebiła mi wszystkie czakramy, kanały energetyczne, które znajdują się te główne wzdłuż kręgosłupa, by doprowadzić do ostatecznego oświecenia, to, kochani, to, co wspomniałem w poprzedniej nauce, tam, gdzie rozum mam wyłączyć, a chcę, że coś ma we mnie wejść, albo coś ze mną ma zacząć się dziać, to jest bardzo niebezpieczne. Bo jaką mam gwarancję, że w tym momencie nie dojdzie do infekcji duchowej?
Jeżeli wolę otwieram, to chcenie, to otwieram się na czynniki duchowe, nie inne. I w tych medytacjach wschodnich często tak jest. One nieraz są tak podawane, jak to by były chrześcijańskie medytacje. Niektórzy nawet kapłani, hindusi, próbowali połączyć wschodnie medytacje z chrześcijaństwem. Się okazuje, że wiele razy autorytet Kościoła mówił, nie da rady, nie ma możliwości, bo jest to inna wizja świata. Hinduizm widzi świat całkowicie inaczej niż my. Nie ma w ich rozumieniu Boga osobowego. A większość, znaczna większość sekt ma zabarwienie daleko wschodnie. Właśnie hinduizm stał się w ogóle podstawą ogromnej liczby różnych ruchów religijnych, sekt, filozofii. To jest ogromny miks i w ogóle nie ma czegoś takiego jak jeden hinduizm. Ale wszystko w większości związane jest z tą inną wizją świata, że świat to wielka boska energia. Nie Bóg osobowy, tylko świat jest Bogiem. To jest wizja panteistyczna. Ja też już jestem Bogiem, bo we mnie jest już boska energia, a więc ja nie potrzebuję żadnego odkupiciela. Chrystus nie musiał umierać na krzyżu. Czyli to, co najważniejsze w chrześcijaństwie, zwycięstwo Chrystusa na krzyżu, jest zakwestionowane w tej religii. To nie jest inna droga do Boga, jak niektórzy myślą. To jest całkowicie coś innego. To ja już jestem Bogiem. Boską energią, która we mnie się ukonstytuowała jako ja. Jako ja. Dlatego ja mam wyzwolić z mojej karmy tą boską energię, by weszła ona w fuzję z energią świata, bym osiągnął ten stan nirwany, tego połączenia. Odwołuję się tu do książki chociażby ojca Jacques'a Verlaine. On siedział w hinduizmie bardzo głęboko, szczególnie w jodze. Wszedł tak głęboko, że latami ćwiczył. Wiele lat też spędził w ashramach hinduskich w Himalajach. I tam otworzył wszystkie czakramy. On dostał takie fenomeny nadzwyczajne, że to jest coś niesamowitego. I on opowiadał o swoim nawróceniu. On już był profesorem, jak wyjechał w Himalaje. Szukał, on za wszelką cenę, ale naprawdę szukał Boga. Odwrócił się od Chrystusa, bo myślał, że to jest przestarzałe i niemodne, kiedy ten ruch wolnościowy lata 70. później był. No i wyjechał. I tam rzeczywiście, on mówi, hinduizm, szczególnie joga, tą, którą on uprawiał, to nie jest godzina ćwiczenia dziennie, 2, 3, 5 czy 7 godzin dziennie. To jest non-stop uprawianie medytacji. Nawet jeżeli możesz to poprzez sen. To jest styl życia. To nie, gdyby chrześcijanie tyle rozważali Pismo Święte, co jogini medytują, to by w ciągu miesiąca, dwóch by byli mistykami chyba. Gdyby tyle czasu poświęcili na rozważanie chrześcijańskie, na rozmyślanie chrześcijańskie, na spotkanie, medytację chrześcijańską, która jest całkowicie czymś innym niż wschodnia. Bo tam jest to styl życia. I on mówi, gdy Hindusom w Himalajach mówił, że na zachodzie uprawiają jogę jako relaks, to się pukali Hindusi w głowę. Joga? Relaks? Niech ćwiczą. A zobaczysz, że kundalini się uruchomi. Kwestia czasu. To będzie trwało dłużej, ale ona i tak się uruchomi, i tak się obudzi. Dlaczego? No bo to jest to. Relaksuj się, czyli wyłącz, ciebie nie ma. W chrześcijaństwie ty spotykasz swoje ja. Ja się spotykam z Bogiem, który jest osobą konkretną. Ja jako dziecko spotykam się z Bogiem, który jest Ojcem. Ja jako człowiek, moje ja spotyka się z tobą. Następuje wymiana miłości. Tam nie. Tam mnie nie ma. Tam ja muszę się rozmydlić, rozpuścić w tej energii świata. I wtedy wchodzę w fuzję z tym wielkim Bogiem, któremu na imię kosmos, czy jakbyśmy to powiedzieli. Czyli nie ma możliwości, mówią ci jogini nawet, żeby jogę uprawiać jako relaks. To, co często tutaj zostało przeszczepione. Pamiętam, ojciec Verlaine mówił, że było to przez takiego jogina, który nazywał się Maharishi. Guru Maharishi, on został tak jakby wyrzucony z Indii, przyjechał tutaj i zaczął uczyć na zachodzie, w Stanach, a potem też i w Europie, zaczął uczyć tego, czego dokładnie joga zakazuje. I to jeszcze za pieniądze. Czyli to jest przewrócenie do góry nogami tego, co oni tam nauczają. No ale to
każdy musi wybrać sam. Ja mówię, jak widzi to Kościół, jak widzą to kapłani, ci, którzy na tym się znają, bo akurat od jogi nie jestem specjalistą, dlatego odwołuję się tutaj do ojca Jacques'a Verlaine, który w Himalajach doznał łaski nawrócenia. Po latach przyjechał tam człowiek, który zadał mu takie pytanie. Słuchaj, ty w swojej młodości podobno byłeś chrześcijaninem. A on mówi tak. Osiągnąłeś u nas tak wiele. Zdobyłeś tak niesamowity rozwój. Obudziłeś w sobie tyle boskiej energii. Kim dla ciebie jest ten Jezus teraz, w którego ty kiedyś wierzyłeś? I mówi, gdy ten człowiek wypowiedział słowo Jezus, mówi, to tak jakby ktoś mnie mieczem przeciął na połowę. W jednej chwili z mojego serca wylało się wszystko. Dosłownie mówi, ujrzałem swoje życie. Zobaczyłem, że Jezus jest dla mnie wszystkim. Zrozumiałem w jednej chwili, że to, czego przez te lata szukałem, to On. Nie potrafiłem im tego wytłumaczyć. Odczułem też ogromny ból i żal, że odwróciłem się od źródła, a zwróciłem się ku ściekom po to, żeby szukać Chrystusa. Nie chcę Ciebie tutaj, gdzie jesteś czysty i doskonały, a szukam Ciebie tam, gdzie naprawdę Ciebie nie ma. Wrócił do chrześcijaństwa. Ale jeszcze miał pecha, bo jeszcze go diabeł poprowadził do sekty okultystyczno-ezoterycznej chrześcijańskiej. Miał nadzwyczajne talenty i zdolności. Widział w człowieku choroby, nie musiał nawet wahadełka i różdżki używać. On przez telefon potrafił leczyć. Na sam głos ściągał bóle, choroby z ludzi. Wmówili mu, że to są talenty Boże i że powinien z nich korzystać. A więc zaangażował się całym sercem w uzdrawianie ludzi, w pomoc ludziom. Bo powiedzieli, to jest charyzmat Jezusa. Zaniepokoiło go to, że ci ludzie, którym pomagał, po jakimś czasie wracali do niego z jeszcze większymi dolegliwościami albo z innymi jakimiś chorobami, albo przyprowadzali swoich bardzo bliskich, szczególnie dzieci. To go niepokoiło i kiedyś trafił na chrześcijańską, katolicką mszę świętą, katolicką. I w czasie mszy kapłan uniósł hostię do góry i mówi, oto Baranek Boży. A on mówi, padłem na kolana, przecież kocham Jezusa. A tu z mojego serca stek przekleństw wyleciał w stronę hostii. Nie chciałem, ale we mnie krzyczało. Mówię sobie, co to ma znaczyć? Panie Jezu, przecież ja Ciebie kocham. Po mszy podszedł do kapłana i miał szczęście. Duch Święty go poprowadził, bo kapłan, który odprawiał mszę, był egzorcystą. Wytłumaczył mu, powiedział, co się stało. I wtedy on mówi, najprawdopodobniej dary, które posiadasz, nie są Boże, ale okultystyczne. Czyli tak naprawdę uzdrawiasz przy pomocy diabła. Czy chcesz poddać się i odrzucić to wszystko, co nie jest od Chrystusa? Oczywiście, poddał się modlitwom o uwolnienie. Okazało się, że to nie takie proste. Zaczął już praktykować katolicyzm. Okazało się, że jeszcze nie to takie proste. Nawrócił się, chodził do komunii, do spowiedzi, a te dary cały czas były i mu przeszkadzały. Cały czas widział, słyszał myśli ludzkie, szczególnie grzeszne. Widział stan człowieka, to był wielki grzech, wielkich grzeszników od razu widział. I mówi, no nie mogę się tego pozbyć. Mówi, 15 lat ogony okultyzmu ciągnęły się za nim. Przez 15 lat milczał. Dopiero po 15 latach zaczął dawać świadectwo. Jak to się wyciszyło wszystko i uspokoiło. Nawrócił się. Skończył teologię. Skończył jeszcze filozofię dodatkowo. Skończył teologię. Został profesorem z teologii. Został wyświęcony na kapłana. Dzisiaj jest francuskim kapłanem ze wspólnoty świętego Józefa. Jest oczywiście pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Lyonie, profesorem. Dodatkowo jest też ekspertem w papieskiej Radzie do Spraw Nowych Ruchów Religijnych, jeśli dobrze pamiętam. I on właśnie mówi o tym. Mówi, ciekawa rzecz, w czasie tych wielkich medytacji czuł się bardzo dobrze. Był taki wewnętrzny pokój, ale kiedy wracał z powrotem do świadomości, czuł się niedobrze, pusty. Taki, mówi, bez niczego, bez nadziei. I często w tych wizjach w czasie medytacji przed oczyma stawała mu postać jakiejś kobiety, bardzo pięknej, mówił. Kiedyś, mówi, zapytał ją, kim jesteś? A ona mu zniknęła. Potem, kiedy się pojawiała w czasie medytacji, znowu pytał ją, kim jesteś? I zauważył, że ona znika, a w jej oczach pojawiały się łzy. Nie rozumiał tego. Po swoim nawróceniu dopiero, mówi, prawdopodobnie była to niepokalana Matka Najświętsza, która nie mogła mi nic dać, tylko swoją obecność, swoją modlitwę i swoje łzy.
Ja byłem już na krawędzi. Ja już byłem na krawędzi zatracenia. Ale całym sercem, ze wszystkich sił, ja naprawdę szukałem Boga. Ale byłem na krawędzi przepaści. On już był tak daleko, być może, że już mógł wyłączyć swoje funkcje życiowe, czyli umrzeć na własne życzenie. I mówi, wtedy ona się pojawiała. Kiedy przyjechał do Polski, wyobraźcie sobie, on mówi, kocha Polskę. Dlaczego? Mówi, to jest jego drugi dom. Odprawiał msze święte, głosił rekolekcje, odwiedzał różne sanktuaria i też pojechali do Częstochowy. I w czasie mszy świętej, kiedy wyszli i otwierany był obraz Niepokalanej, wtedy mówi, odsłoniła się twarz, którą widział wiele razy w Himalajach w czasie medytacji. Ta twarz kobiety z tymi charakterystycznymi rysami, smutna, poważna, mówi, to była na pewno ona. Zastanawiał się, dlaczego Matka Boża Częstochowska objawiała mu się tam. Mówi, być może dlatego, że tutaj naród polski trwa przy niej nieustannie, że tam non-stop jest modlitwa, że to jest serce polskiego narodu, który modli się też za cały świat, że z tego polskiego narodu wyszła iskra, chociażby miłosierdzie Boże, o którym mówi papież, która przygotowuje świat na dzień miłosierdzia, ale też i na dzień sądu. Taka jest jego historia, przepiękna. I on ostrzega przed każdą formą jogi. On mówi, że nie ma jogi, która byłaby bezpieczna. Kochani, to gdy chodzi o wszelkie medytacje, również transcendentalne, takie modne, tam, wspominam jeszcze raz, gdzie umysł mam wyłączyć, rozum wyłączyć, mnie nie ma, a chcę, żeby coś we mnie weszło, bądźcie ostrożni, nie róbcie tego. Jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów na temat różnych wizjonerów, którzy jak grzyby po deszczu mnożą się, czyli ludzie, którzy dostają tak zwany często dar lokucji. Większość wizjonerów ma tak zwany dar lokucji, czyli słyszy w myślach słowa jakieś czyjeś i rzekomo, może to być Pan Jezus, Matka Najświętsza, Ojciec Pio czy ktoś inny. Duża liczba ludzi. Dar lokucji jest darem niepokojącym. Dlaczego? Bo jest on podobny do mediumicznego kontaktu spirytystycznego. Kiedy medium wchodzi w trans, również zadaje pytanie, czy duchu, czy ty już jesteś obok mnie? I słyszy jego odpowiedź, tak, jestem. Tam duchu zmarłego ojcze, tam zmarłego kogoś. Tak przywołują. I też słyszą. Otwierają się na ten kontakt i się okazuje, że mogą odpowiadać. Mogą opowiadać historię życia tego człowieka, który w danej chwili prosi o kontakt z ojcem zmarłym, czy z matką, czy z kimś. Opowiadają to na podstawie pisma automatycznego. I tutaj ten dar jest podobny. Zamyka człowiek oczy i mówi, Panie Jezu, czy Ty już jesteś obok mnie? I naraz słyszy, tak dzieci, jestem wśród was. No i dana osoba mówi, jak ktoś tam spisuje to, co ona mówi. Jest to niepokojące. Skąd wiesz, że ten, kto mówi, to jest Pan Jezus? Skąd wiesz? Jaką masz gwarancję, skoro najwięksi mistycy w Kościele, najwięksi, którzy już na ziemi obcowali z Bogiem, prosili na pewnym etapie, Panie Jezu, Jan od Krzyża, Święta Teresa, Zawilla, zabierz mi, Panie Jezu, wszystkie wizje i głosy, bo ja już nie wiem, co pochodzi od Ciebie, a co od szatana. My, chrześcijanie, mamy unikać nadzwyczajnych darów. My mamy drogę normalną, normalnego, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A tam, gdzie człowiek otwiera się i na siłę chce coś usłyszeć, kochani, usłyszy, to chcenie znowu wchodzi w rachubę. Ja chcę, żeby coś do mnie mówiło i wypracowuję w sobie postawę. Niepokojąca. Wygląda na postawę mediumiczną. Medium, swoistego medium. To nie jest tak z objawieniem, że ktoś rozbił rodzinę, zniszczył, dzieci wychowane bez Pana Boga, gdzieś tam, prawda, powykręcane, jedno dziecko z tym, drugie z tym i naraz potem się nawraca i po trzech tygodniach czy po miesiącu taką euforię wiary przeżywa, że słyszy Pana Jezusa, nie? Chwileczkę. A konsekwencje czynów. Ktoś z powodu tego człowieka będzie cierpiał do śmierci. Konsekwencje grzechu rodziców nieraz przejdą na następne pokolenia. Wychowanie, grzeszne wychowanie bez Boga będzie procentowało grzesznym wychowaniem dalej. To są konsekwencje, one przechodzą. I od razu Pan Bóg przemawia? Ja teraz mówię do was ja. To jest też, jestem przekonany, że ogromna większość to są dary okultystyczne.
że to nie jest Pan Bóg. Całe kolaboraty piszą, uwiarygodniają się, prawda? I teraz jak to jeszcze wygląda? Zaczyna dana osoba mówić, teraz mówię do was ja, Matka Boża, dzieci kochane, przecież mówiłam o tym wszystkim do was w La Salette. Mówiłam o tym w Lourdes, mówiłam w Fatimie, mówiłam i mówię w Medjugorje, mówię też przez tych wizjonerów. Rozumiem, oni wplątują w czasie, jak czytam te wszystkie wizje, te mesycze, co krążą pomiędzy wami, co czytacie tam gdzieś pod spodem, w Biblii nie, w Ewangelii nie, ale te rzeczy się czyta generalnie w domach, nie? To krąży tam gdzieś pod ławkami, nieraz wchodzę po kościele, powsuwane. I to jest uwiarygodnienie się. Mówiłam tam, teraz mówię do was ja. Czyli też dobrze mówię. Kochani, Kościół jest zbyt mądry i zbyt wiele razy przyglądał się takim zjawiskom, żeby powiedzieć, że to jest Boża sprawa. Na owoce się czeka, a jak mogą być dobre owoce z czegoś, co nawołuje do zła? I to jest takie ukryte często, bo nawołuje się do nieposłuszeństwa Kościołowi. I szatan tu jest przebiegły w najwyższym stopniu. Bądźcie tak, papież tak, ale księża już nie, prawda? Papież tak, ale Kościół nie, sakramenty święte nie. I prawda, po swojemu to rozumieć, nie? Nie ma nic bardziej złudnego. Jedyne kryterium w Kościele, które się ostało, to było kryterium posłuszeństwa. Pamiętajcie. Posłuszeństwa Kościołowi. Wszyscy święci, którzy się ostali i wydali dobre owoce, byli posłuszni Kościołowi do końca. Odwołuję się tutaj chociażby do Padre Pio, mistyka stygmatyka San Giovanni Rotondo. Kiedy Kościół go poddał próbie posłuszeństwa, zakazano mu wszelkich kontaktów z ludźmi, prowadzenia ludzi, spowiedzi, prawda, mszy publicznej nawet. Poddał się posłuszeństwu. Ludzie zaczęli krzyczeć, pisać do papieża, przełożonych od czci i wiary odsądzali. Nie? Jak to naszego Padre Pio? A on wtedy staje w obronie Stolicy Apostolskiej. Mówi, Ojcze Święty, ja Twój Syn, jestem Synem Kościoła. Nie wsłuchuj się w ten tumult. Mniej więcej tak. Nie słuchaj, Ojcze Święty, Ty nie tylko masz prawo, ale obowiązek badać duchy. Obowiązek badać duchy. Dlatego zastosuję się do wszelkich Twoich dyrektyw. Cokolwiek zarządzisz, tak będzie. Jestem Twoim Synem i Synem Kościoła i będę Ci posłuszny do końca. I tu jest ta wielkość. Gdyby papież powiedział, dobrze, Synu, będziesz do końca swojego życia w celi modlił się za Kościół Święty. Nie będziesz publicznie kontaktował się z ludźmi. Jestem pewny, że Padre Pio klęknąłby w celi i by się modlił. To jest duch posłuszeństwa. Tym się ostali. Siostra Faustyna Kowalska, apostołka miłosierdzia. Pan Jezus staje obok niej w wizji i mówi, dziecko moje, idź do kapłana, do spowiednika po zgodę na to, co ja ci kazałem zrobić. Na wszystkim chcę mieć pieczęć posłuszeństwa, mówi Pan Jezus do siostry Faustyny. Na wszystkim. A jeżeli spowiednik się nie zgodzi, dziecko, zrobisz tak, jak on ci rozkaże. A sprawa ta pozostanie pomiędzy mną, a nim na wieki. Czyli Pan Jezus, pamiętajcie, na życiu sakramentalnym w Kościele położył swoją rękę. Nawet jeśli by się spowiednik pomylił, to Chrystus położy na tym swoją rękę. Tak jak pomylił się kiedyś Mojżesz i wprowadził rozwody. Mojżesz zgodził się na rozwody. I Bóg położył na tym rękę, pomimo że nigdy tego nie było. Chrystus przychodzi i mówi, bo serca wasze są zamknięte, zatwardziałe, dlatego Mojżesz się zgodził na to. Ale tak nie było i tak nie będzie. I wraca Chrystus z powrotem to prawo. Ale do Chrystusa były legalne rozwody w Izraelu. Dlatego Chrystus to porządkuje. Czyli zobaczcie, gdyby papież z czymś się pomylił, gdyby kapłan w konfesjonale się z czymś pomylił, Chrystus położy na tym rękę. Biada tym, którzy lekkomyślnie się mylą. My mamy ogromną odpowiedzialność. Ogromną odpowiedzialność. Nawet sobie nie uświadamiamy, kiedy staniemy przed Bogiem, co usłyszymy. Ja każdego dnia drżę, czy to, co powiem, będzie tym, co Bóg chce. Wiele razy mówiąc do ludzi, w mojej głowie pojawiały się myśli natrętne, które mówią, powiedz to. Ja odrzucam, może nie pasuje, może nie wypada. Szczególnie jak sprawa dotyczy antykoncepcji, aborcji. Może za mocno. Odchodzę na bok, klękam przed Najświętszym Sakramentem i czuję się, jakbym zdradził Chrystusa. Dlaczego nie głosisz prawdziwej mojej Ewangelii, tylko swoją? Bo omijasz
tematy, względy ludzkie Tobie, kapłanowi, nie mogą zamykać ust. Złożyłeś ślub, a więc pójdziesz na śmierć, jeżeli będzie trzeba. Nikt Cię nie zmuszał, żebyś był księdzem. Dosłownie. I od wtedy złożyłem ślub, że nie boję. Trudno. Najwyżej zamkną mnie. Najwyżej co jakiś czas takich jak ja pewnie będą zamykać. Tak myślę, bo prawa się zmieniają. Kiedy zacznę mówić o wykrzywianiu prawa Bożego, o tym, że dzisiaj wprowadzamy demoniczne i diabelskie ustawy, o tym, że ogromna liczba ludzi na świecie ma krew na rękach, że przegłosowano, że można wejść pod serce matki i zabić dziecko, że można dobić umierającego ojca czy matkę, eutanazja, że można zmienić definicję małżeństwa i rodziny. Przecież konsekwencje tych grzechów ściągamy na siebie. Papież mówi cywilizacja śmierci, czyli masz krew na rękach, dziecko. Jeżeli wybierasz przedstawiciela, znakiem krzyża, zobaczcie jak diabeł to wymyślił w demokracji, znak krzyża robimy obok nazwiska osoby, którą wybieramy na swojego przedstawiciela. Znak krzyża, X, jest to krzyż świętego Andrzeja. Jeżeli ten człowiek jest za zabijaniem dzieci, za zmianą wyrzucenia Boga z pracy, z zakładów, ze szkoły, z wszelkich przejawów życia, to na moich rękach jest krew, jeżeli ja robię to świadomie. Tak naprawdę chrześcijanie mają tylko jedno kryterium. Czy ten człowiek reprezentuje prawo Boże, czyli za rodziną, za wartościami chrześcijańskimi, tym, bo chrześcijańskie są ogólne, czyli czy będzie bronił życia ludzkiego, godności człowieka, rodziny, fundamentalne prawa, czy będzie uczciwy. Jeżeli nie będzie Boga w sercu, to choćby złote góry nam obiecywali. Pamiętajcie, szatan obiecywał Chrystusowi wszystkie królestwa świata, wszystkie. Oddaj tylko mi pokłon, upadnij przede mną. I to jest to. Choćby nam złote góry ktoś obiecywał, nie wolno dołożyć do tego ręki, bo wielu się zdziwi, zdziwi się. Stając przed Bogiem, wyciągną ręce. Dosyć, że będą puste, to jeszcze zakrwawione. Dosyć, że puste, to jeszcze zakrwawione. Dlatego, kochani, odpowiedzialność przed Bogiem jest ogromna. Kilka słów na temat tej właśnie pomocy. To, co wspomniałem. Każdy chrześcijanin ma ogromną przed Bogiem odpowiedzialność. Jeżeli cokolwiek złego się dzieje, czy to w rodzinie, czy widzisz, że coś złego jest, największą wartością jest ofiara mszy świętej, ale to też nie róbcie na tej zasadzie, że każdego stać 10 czy 20 dolarów położyć, bo to nie o to chodzi. Tylko ty masz wziąć udział w tej mszy świętej. Ja wiem, że wiele osób jest poranionych, bo siedzimy na gruzach rodzin, które budowaliśmy, dlatego trzeba je ratować. Nawet to, co jest, te strzępy, nie mogą korzystać z życia sakramentalnego. No to przepość. Przepość 1, 2, 3 dni i za te przepuszczone pieniądze zamów ofiarę mszy świętej. Za tego człowieka, za swoją rodzinę, jak się źle dzieje. Włącz, to jest prawdziwa twoja jałmużna postna, kiedy ty odmawiając sobie jedzenia zamawiasz mszę świętą, czy dajesz na dobry cel, czy to na biednego. To jest prawdziwa jałmużna postna. Jeżeli ty teraz nie możesz przyjąć komunii świętej, ale przepościć możesz, możesz mszę świętą zamówić. Nie możesz przyjąć komunii świętej, ale możesz uklęknąć i powiedzieć: Panie Jezu, ja wiem, życie moje się powykręcało. Nie mogę, ale są konsekwencje, są już dzieci. Jedne cierpią z tego powodu, drugie też. Przyjdź do mojego serca. Chciałabym to uregulować, ale nie mogę. Przyjdź, przyjmuję Cię duchowo. Wierzę, że Ty możesz uczynić wszystko. Przemień moje serce. Daj mi siłę, żebym to, co mimo wszystko jest chore, umiał naprawiać. Żebym w tym się mógł odnaleźć. Ty mi pokaż, jak to wszystko zaradzić. To jest przyjmowanie duchowe Komunii Świętej. Przyjmuję Ciebie i wierzę, że dasz mi moc. Prawda? Wartość postu, każdego postu i modlitwy matki i ojca nad dzieckiem ma ogromne znaczenie i siłę i moc. Pan Jezus powiedział, pamiętajcie, niektóre przypadki to tylko postem i modlitwą. Oczywiście spowiedź święta, odprawiona za kogoś z bliskich. Mam świadectwa osób, które odprawiły generalną spowiedź, ofiarowując za swoją rodzinę, bo były poranione, chodzili do wróżek, do magów i matka zrobiła rachunek sumienia z całego życia. Dzieci zaklinały się matki, nie chciały jej znać. I już na trasie dostałem świadectwo, proszę księdza,
odprawiłam, jak ksiądz powiedział, i wierzę, że to był cud, bo oboje dzieci się odezwało. Dostałem piękne listy na imieniny po kilku latach. Ja wierzę w moc postu i modlitwy rodziców, kochani. Oczywiście, kto nie może do spowiedzi, przecież może akt żalu wzbudzić. Może. Jeżeli nie możesz żałować za grzechy, to żałuj, że nie możesz żałować chociaż. Jak kogoś nie stać, żeby żałował za grzechy, to żałuj, że nie możesz żałować. Jak już nie możesz żałować za grzechy. To jest też skuteczne. Pan Bóg da ci dar żalu. Oczywiście. Modlitwa różańcowa, co wspomniałem. Bomba atomowa na diabła. Bomba atomowa na diabła. Dosłownie. Jeżeli w domu będziesz odmawiał różaniec, są objawienia, które mówią, że Matka Boża obiecała, że jeżeli rodzina modli się razem, to nawet w wieczności będzie razem. Ci, którzy modlą się razem we wspólnocie, nawet tam po drugiej stronie będą razem. Relacja macierzyństwa, ojcowstwa się nie kończy, się wypełnia. To są cudowne dary, sakramentalia. Różaniec rodzinny. Oczywiście na początku jest trudno. Pamiętam takie świadectwo jakiegoś Jaśka czy kogoś, to było gdzieś spod Zakopanego on był. To było świadectwo w telewizji. I pamiętam, redaktor podchodzi do niego, on 8 dzieci miał i pyta go, no jak wy sobie z tą całą dziadką, mówi, radzicie? A klękomy do różańca, mówi, bieremy różaniec, mówi, odmówiamy każdy po swoim, a potem to już jakoś idzie. I ten teraz więcej mu nie powiedział i musiało to w telewizji lecieć, że zaczynają od różańca, a wszyscy klękomy, mówi. I się okazuje, na początku są problemy, ale potem przyjdzie błogosławieństwo. Na początku diabeł będzie przeszkadzał. Kochani, szatan, jeżeli widzi, że człowiek czyni zło, to ci będzie pomagał w złu jeszcze. Zauważcie, jeżeli małżonkowie na przykład żyją bez ślubu kościelnego, a nie mają przeszkody, znam takie sytuacje. 20 lat żyli bez ślubu kościelnego, sielankowe małżeństwo, aż w końcu ktoś ich przekonał, weźcie ten ślub kościelny, bo nie mieli w ogóle przeszkody. Ale oni tak sobie żyli, nie wiadomo czy to, ale tak sobie. I co się okazuje? Wzięli ślub i za 3 miesiące rodzina się rozpadła. Jak chcesz się nawrócić, to co wam mówiłem, jak w złu jesteś, szatan chroni cię nawet. Ale kiedy chcesz zerwać z tym złem, zaczynają się problemy. I wiele takich przykładów można by podać. Żyli bez sielanka. Wydawało się idealna rodzina. Tak, bo cały czas gdzieś jest sprzeczność. Fundamentalna sprzeczność w prawie Bożym. I to wystarczy. Nie musisz łamać następnego przykazania. Wystarczy, że jedno. Wystarczy. Kochani, modlitwy przez moc ran Chrystusa, świętych Jego ran, litania do krwi Chrystusa Pana. Poza tym modlitwy przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Ona zmiażdżyła głowę szatana. Dosłownie stajcie pod krzyżem Chrystusa. To, co ja wam pokazuję. Stanąć pod krzyżem oczyma serca, wyobraźni. Powiedzieć, Matko Najświętsza, staję obok Ciebie i chcę wsłuchać się w słowa Twojego Syna. Niewiasto, oto Twój Syn, Twoje dziecko. Dziecko, to jest Twoja Matka. Matko Najświętsza, schroń mnie w Twoim niepokalanym sercu, mnie, moją rodzinę. Tam jest jedyne miejsce, gdzie szatan nigdy nie miał władzy. I weź ten różaniec w rękę, trzymaj ją i rozkaż jako matka. W imię Chrystusa rozkazuję ci, szatanie, odejdź od mojej rodziny, od mojego dziecka. Panie Jezu, to Ciebie zaprosiłam do mojej rodziny. To Ty bądź Panem w moim domu. To Ty jesteś tym, ku któremu chcę kierować moje serce. I módl się, trzymaj ją za rękę. Zobaczysz, masz władzę dosłownie nad złem. Poza tym modlitwy do świętego Józefa, pogromcy duchów piekielnych. On jest stróżem domu nazaretańskiego. Powinien być stróżem Twojego domu. Dodatkowo oczywiście modlitwa do Michała Archanioła, przywódca niebieskiego wojska. Pierwsza lekcja, którą omawialiśmy, bunt. To on trzyma duchy niebieskie zbuntowane na smyczy, na łańcuchu. Jak Ty przywołujesz jego wstawiennictwa, to dosłownie miażdży demony. On ma władzę nad demonami. Jest malowany jako młodzieniec, jako dziecko trzymające na smyczy tą bestię, depcząc jej głowę. Oczywiście modlitwy przez wstawiennictwo Michała Archanioła są bardzo skuteczne wszystkie, ale ta najskuteczniejsza napisana przez papieża Leona XIII. Zamknijmy oczy i powtarzajcie za mną słowa modlitwy. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha,
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. To jest mały egzorcyzm, który bardzo jest skuteczny, kiedy odmawiamy tę modlitwę w intencji naszych dzieci, naszych domów. Najmilsi, modlitwy do aniołów stróżów. Anioł stróż to nie jest taki aniołek, którego malują dzieciom i macha skrzydełkami. To jest nasz przyjaciel nieba. To jest ten, który ma nas chronić. Jak my przyzywamy aniołów stróżów, to oni mają możliwość ingerowania. To my chcemy, żeby oni nam pomagali. Oni wtedy mogą ingerować w nasze życie, dosłownie. Modlitwa do anioła stróża dziecka. Jeżeli nie możesz z dzieckiem porozmawiać, najpierw zrób nabożeństwo do anioła stróża. Nowenny, czyli 9 dni módl się do anioła stróża, jeżeli jest bardzo źle, czy do kogoś ze świętych. Nowenny to jest 9 kolejnych dni. Oddaj cześć świętym patronom, a potem idź rozmawiaj z mężem, czy z dzieckiem, czyli módl się do świętego anioła, jego proś o pomoc, anioła stróża, a zobaczysz, że będzie inaczej rozmawiał z tobą twój mąż, czy twoja żona, czy twoje dziecko. A więc do aniołów stróżów dzieci, do aniołów stróżów mężów, żon, a szczególnie rodziców. Każda rodzina, mówimy, również ma swojego anioła stróża. Również przyzywanie wstawiennictwa świętych pańskich, zwłaszcza tych, do których mamy nabożeństwo, którzy szczególnie wsławili się walką z szatanem, chociażby Padre Pio, czy wielu innych świętych pańskich. Również, prawda, ich wstawiennictwo może naprawdę wiele, wiele, wiele nam pomóc. Świętych obcowanie to jest ta wspólnota, niebo, czyściec, no i my. Przyzywanie wstawiennictwa zmarłych przodków, wielu z nich jest świętymi w niebie. My ich nie znamy, ale przecież mamy przodków ogromną liczbę. Aż do Adama i Ewy. To jest cała ta wspólnota. Szczególnie skuteczne jest przyzywanie wstawiennictwa zmarłych przodków, kiedy modlimy się o uzdrowienie tego drzewa rodzinnego, o przecięcie tych przekleństw, tych złorzeczeń, tego wszystkiego. Jest bardzo, bardzo skuteczne. Bo oni wiedzą już nieraz, że w życiu namieszali. Jeżeli my prosimy ich o pomoc, rzeczywiście mogą ingerować i możemy otrzymać ich pomoc. Kochanie, poza tym korzystanie z sakramentaliów, to co wspomniałem, woda święcona, egzorcyzmowana. Woda święcona, a święta. Woda święcona to jest woda pobłogosławiona przez kapłana. Egzorcyzmowana to jest jeszcze dodatkowa modlitwa, żeby ta woda chroniła też od zła, od złych duchów, od czarów, żeby oczyszczała. Sól egzorcyzmowana tak samo. Może być normalnie używana do jedzenia. Wam wspomniałem, że jeżeli ktoś na produktach żywnościowych, na czymkolwiek dokonywałby jakichś obrzędów, to nasza modlitwa i używanie soli egzorcyzmowanej na przykład łamie moc. A więc kochani, czy dewocjonalia poświęcone, czy w domach waszych krzyże są, czy są obrazy Matki Bożej, nie pochowane na strychach, basementach, jak ja chodzę nieraz święcę te domy, na strychach piękne, prawda, krzyże pochowane. No co ma nas chronić? Jeżeli nie ma, wstydzimy się, to, bo nie moda. No Pan Jezus to moda, no to rzeczywiście nie wieszajcie. Jeżeli to ma być tylko moda, nie wieszajcie, mówię. Nie ma sensu. Kochani, czy wasze domy są poświęcone? Czy są poświęcone wasze domy? W Polsce była kolęda. A więc szliśmy sobie i ja święciłem od strychu do piwnicy te domy. Poświęcenie pokoi. Możesz jako matka i ojciec wziąć i pokropić dosłownie pokój dziecka. Wartość krzyżyków poświęconych. Za tym idzie modlitwa Kościoła. Modlitwa Kościoła. Pobłogosław, Panie Boże, ten różaniec. Słuchajcie, tak się błogosławi. Niech każdy,
kto będzie używał tego przedmiotu kultu religijnego, otrzyma Twoje błogosławieństwo, Panie. Niech swoją modlitwą wyprasza miłosierdzie dla siebie i dla swoich bliskich. Niech opieka Twoich świętych aniołów mu towarzyszy. Niech niepokalana prowadzi go za rękę drogą zbawienia. Panie, niech nawet samo trzymanie tych przedmiotów chroni tych ludzi od wszelkiego zła. Niech Twoje błogosławieństwo im towarzyszy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest moc, która wypływa z Chrystusowego krzyża, bo kapłan wypływa z Chrystusowego krzyża, kiedy błogosławi sakramentalia. Z mocy sakramentów one korzystają. Również cudowny medalik. Ja bym tu mógł świadectwa o cudownym medaliku opisywać. To dopiero historie są. Kiedy nieraz osobom, ja mówię alkoholikom, narkomanom, dodaj do jedzenia nawet wody egzorcyzmowanej i módl się, bo to nie jest też magia. Módl się też za tego chorego syna czy córkę. Zobaczysz, jaka to jest skuteczność. Nieraz wyczujesz, że on nie chce tego pić, bo może nie chcieć. Kiedyś miałem sytuację, dałem jednemu takiej wody, a on mówi, krew w tej wodzie jest, czy co, jakaś taka niedobra. Dosłownie. Woda święcona, a woda święta. Woda święta to nie jest woda pobłogosławiona przez księdza. Przywozicie wodę często z różnych miejsc cudownych. To nie jest woda pobłogosławiona przez księdza. To jest woda ze świętego źródełka, ale nie jest ona pobłogosławiona, święcona tak zwana. Często przywozicie wodę z różnych innych miejsc kultu, pogańskich albo tych właśnie takich objawień prywatnych, gdzie jakaś tam marmora, jakieś tam historie i w domu to trzymacie. Jeżeli to jest złe objawienie, to ta woda może jeszcze wam szkodzić. Nie bierzcie żadnych przedmiotów z miejsc, które nie są zatwierdzone przez Kościół, chyba że są już jako sanktuaria. Chyba, że jest to ogłoszone jako miejsce modlitwy, no to tak. Ale nie, że gdzieś tam na rurze pod highwayem i tam już dotykają, wodę święconą sprzedają, tam na banku się Matka Boża objawia, my zwiedzamy te miejsca. No chore, chore. I ludzie uzależnieni od tego. Kochani, no i oczywiście modlitwa rodziców korzystająca z władzy rodzicielskiej, z autorytetu rodzicielskiego. To, co wspomniałem. Władza rodziców na dzieci naprawdę sięga daleko. I możecie błogosławić, możecie uwalniać. Kochani, pomódlmy się na koniec. Zapraszam. Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego? Czy wyrzekasz się wszelkiego zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się wszelkiej formy magii, zabobonu, wróżbiarstwa, uzdrowicielstwa okultystycznego, czarów, wszelkiego spirytyzmu i tego wszystkiego, co nie jest zgodne ze zdrową chrześcijańską nauką? Czy odwołujesz wszelkie przekleństwo i złorzeczenie, które mogłeś skierować nawet nieświadomie przeciwko drugiemu człowiekowi? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, narodzonego z Dziewicy Maryi, umęczonego pod Poncjuszem Piłatem, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, w obcowanie świętych, w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne? Taka jest nasza wiara. To jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest chlubą naszą w Chrystusie Jezusie naszym Panu. A ja na mocy sakramentu kapłaństwa, jako kapłan przerywam w was wszelkie obciążenie grzechu dziedzicznego, wszelkiego przekleństwa, wszelkiego wpływu magii, czarów, zabobonów, tego wszystkiego, co nie jest zgodne ze zdrową chrześcijańską nauką. I mocą Chrystusa, mocą Jego przenajświętszej krwi przelanej na Kalwarii, wzywając tajemnicy i mocy Ducha Świętego, pieczętuję wasze rodziny i wasze serca przed wszelkim złem, udzielając błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławmy Panu.